Dobry wieczór, jak nas słychać? Dobry wieczór. Mnie słychać dobrze. Ja was słyszę dobrze. Okej, jest bardzo dobrze, nie ma żadnych przegłosów. Czy potrzebujemy jeszcze chwili, czy zaczynamy? Jedziemy, jedziemy. No dobra, to w takim razie takim małym wstępem będziemy sobie dzisiaj omawiać, to jest 11 pokój widzę w Red Room, w którym omówimy sobie to spotkanie widzę z Legią w przyszły piątek, no i oczywiście naszym gościem specjalnym jest ponad 300-krotny reprezentant Widzewa, kapitan, legenda, jednocześnie reprezentant Polski, olimpijczyk i no co tu dużo mówić, pan Tomasz Łapiński, myślę, że bez żadnego namysłu mogę powiedzieć, że legenda przez duże L. Także dobry wieczór i dziękuję za przyjęcie zaproszenia na ten pokój dzisiejszy przed tym, no chyba jednym z najważniejszych meczów Widzewa w tym sezonie, na pewno dla kibiców. Dobry wieczór, witam wszystkich. No dobra, to jedziemy. Witam cię, Tomku, idolu lat młodzieńczych. Opoko naszej obrony, że tak powiem. Ta trójka, gdy zawsze trójka była na boisku, to ja byłem spokojniejszy za moich młodych lat i no uwielbiałem cię po prostu. Zawsze byłeś dla mnie ministrem obrony widzewskiej tutaj. Wcale nie pazdan, to ty byłeś tym ministrem. No, ja lepszego stopera na żywo nie widziałem za swojego 43-letniego życia, także tylko tyle chciałem powiedzieć. No może tak tytułem wstępu, coś pół żartem, pół serio. Tomek, to kiedy z tego Radomia wracasz, powiedz? Kiedy się wybiera? No właśnie, kiedy się wybiera. Nie, to z tym powiedzeniem to jest w ogóle ciekawa historia, bo to nie, tak naprawdę to nie ja byłem autorem tego tekstu. Ja go wykorzystałem po prostu później przy jakimś tam wywiadzie, ale to kierownik cały czas powtarzał mi coś takiego między innymi nam w żartach. No ja to później palnąłem gdzieś tam w jakimś wywiadzie i to zaskoczyło tak dziwnie. W Radomiu byłem dosyć często, wbrew pozorom, później z Rafałem Siadaczką się tam praktycznie widywaliśmy jeszcze. Widujemy się od czasu do czasu, to może teraz troszkę rzadziej, ale często, natomiast no, za granicę chyba się nie wybiera. Wiesz? No trzeba powiedzieć, że jesteś człowiekiem renesansu. Książka, film, fotografia. Jesteś influencerem, tak? Można powiedzieć dzisiaj ekspertem w Polsacie. Nie byłeś kiedyś bestią medialną, że tak to nazwę. Wręcz mam wrażenie, że nie cierpiałeś tych wywiadów z dziennikarzami. Dobrze myślę, nie? Zdecydowanie. No, znaczy, to jest trochę sytuacja, która mnie samego chyba też zaskoczyła dosyć mocno po skończeniu już gry. Po jakimś tam czasie, no ale no cóż, no człowiek troszkę, wiek lat przybywa, więc człowiek trochę zmienia swoje spojrzenie na pewne rzeczy, tak? No, ale to ja, z mojej strony to wynikało w głównej mierze że ja chciałem się skupiać na piłce, po prostu chciałem grać dobrze w piłkę, nie bardzo nie lubiłem tej pozostałej otoczki wokół, tego, co się działo w ogóle w mediach. Teraz pewnie byłoby jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, bo te media są praktycznie no, wszechobecne. Ale no, tak się stało, no, że później jakimś dziwnym trafem wylądowałem sam w mediach już po zakończonej grze. No i już, i się przyznam się, że tam się całkiem nieźle w tym miejscu czuję. No tak, no, nie da się temu zaprzeczyć. To tak samo jak swoją historią z paleniem papierosów, tak? Gdy skończyłeś grać w piłkę, rzuciłeś palenie, co mnie się nie udaje. No powiedz, jak to zrobiłeś, no. Jakąś radę może rzuć. Chyba uniwersalnej rady nie ma, chociaż jest, tak? Jak się w odpowiednim stopniu chce rzucić, po prostu jak to postanowienie jest dobrze umotywowane, to okazuje się to bardzo proste. Mi się wydawało to niemożliwe, że to jest nierealne, że jak można napić się rano kawki bez fajki. No nie do zrobienia. A później okazało się, że to jest bardzo proste i na jedno pstryknięcie. Jak rzuciłem, nie zapaliłem papierosa. Później mało tego, papierosy mi jeszcze, mam wrażenie, że dużo bardziej mi teraz przeszkadzają. Czyli chcieć to móc, tak jednym słowem? Trochę tak. Jeżeli w odpowiedni sposób się, no, się chce, tak? Bo te chcenie niektóre po prostu nie jest chceniem, no, że tak się wyrażę. Jasne. A ja chciałem zapytać, czy jest różnica, jeśli chodzi o samopoczucie między tym, kiedy się paliło, a uprawiało sport, a kiedy się już nie pali, a jednak tego sportu aż tak dużo w takiej częstotliwości nie ma, jak było wcześniej?
W przypadku gry, no to ja przyznam się, że nie miałem jakby takiego porównania nawet, jakbym się czuł, gdybym nie palił. Bo tak naprawdę rzuciłem, kiedy przestałem już grać. Natomiast nie, no słuchajcie, po fajkach to wreszcie człowiek czuje, co je, czuje, co pije, smak się poprawia. Przecież to jest niewiarygodne, ile węch się poprawia, ile różnych doznań przez wiele lat uciekało gdzieś tam bokiem. A teraz... Jakie papieroski były palone? Kamelki? Malborasy, nie. No, Malborasy, no bo przecież kiedyś to... Zaczynałem, słuchaj, od wiarusów gdzieś tam początki, to i popularne. No bo ja też tak mam, akurat jestem jedynym ananaskiem w rodzinie, który nie pali, tak wszyscy palą jak smoki i właśnie tak przez świtami, że zawsze Malboro albo Kamele w tamtych czasach, to tak byłem ciekaw, jaka tu marka. No były też chyba, Sławek, były też męskie, prawda? Ale to już ta chyba... No tak, różne, mocne, ekstra mocne, radomskie, tego było chyba dużo. Takich w szatni nie paliliście, co? Znaczy, na początku ja oczywiście przez radomskie, ekstra mocne, jak najbardziej mocne, tak samo. Tylko no to... mocne to była moc, no. Ale to siekiery takie, że ho, 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 no. No, ale to wtedy pamiętam jeszcze, to są stare czasy, no później to już oczywiście, no praktycznie ja byłem na Malborasach, Malboro, na zielonych Malboro później już tak w końcówce powiedzmy, troszkę łagodziło. Dobra, zostawmy to, jedziemy. Nie namawiajmy do palenia. Palenie szkodzi zdrowiu. Nie szkodzi, tak. Dokładnie, no to ja myślę, że Sławek, zaczniemy sobie od tego naszego widzewa, czy jeszcze... Może tak no ja jeszcze mam tutaj jeszcze no co dawaj, innego. To jak tutaj powiedzieć. Masz takie, wiesz, konstrykcje, że tak wiecie, powiem. A ja mogę coś no, tak, jakby tak, bo wiecie, bo tutaj się... Pewnie, pewnie, jak najbardziej. Warto by było chyba też, żeby nie zakopać to pod dywan, bo tam się widziałem w komentarzach sporo się zadziało, rozumiem, przed tym pokojem. I to jest dla mnie, ja tak chciałem tylko się tak odnieść do tego, że to jest, też mówiłeś do mnie, że ja się jakby nie udzielam, mało mnie trochę na Twitterze, ale to, co się działo dzisiaj w tych komentarzach właśnie, ta pseudowojenka, powiedzmy, która się tu gdzieś tam toczyła w tle, to jest między innymi jedna z głównych przyczyn, dla których ja na Twittera nie zaglądam. Tak, to jest siek, masz rację często i no nie wracajmy do tego, bo to wiesz, znaczy, bo znaczy nie, no jak tutaj to... Łączy wszystko nas widzę, a jakby te inne rzeczy, które dzielą z drugiej strony, to nie wiem, czy jest sens się w to wbijać, nie wiem, czy jakoś podsyca się dokładnie. Jakby te wojenki właśnie, które są wszechobecne na Twitterze przecież, no to one normalnie dla mnie bardzo zaśmiecają. Znaczy, mowa dyscyplina sportu praktycznie. Ja mogę ze swojej strony dodać, Tomek, że bardzo mi przykro, że pewne rzeczy musiałeś czytać, bo nie na tym, nie po to jest tworzony pokój. Idea jest dosyć świeża, bo chyba nawet nie, może troszkę ponad miesiąc, no niech będzie, może nawet dwa, już ciężko mi, bo ten czas sam wiesz, że ucieka dosyć szybko, natomiast no przykro mi, że pewne rzeczy gdzieś tam były napisane, natomiast no na Twitterze widzewskim jest dosyć, że tak powiem, napięta atmosfera, już tam nie wchodząc w szczegóły, no pewnych rzeczy się nie mówi, nie robi i tak dalej, no trudno, ja tylko dziękuję, że mimo tego, że tam gdzieś coś się wydarzyło, to jednak się tutaj u nas pojawiłeś i możemy sobie porozmawiać i o twojej karierze, i o tym dawnym widzewie, no i przede wszystkim o tym meczu, który mam nadzieję, że ciebie grzeje tak samo jak nas. No, zdecydowanie, no, więc może rzeczywiście skończmy o używkach, skończmy o wojenkach. Tak jest. Tomuś, jedna rzecz. Dzisiaj mija 30 lat od zdobycia przez naszą reprezentację olimpijską srebrnego medalu w Barcelonie. Powiedz, jak myślisz o tych 30 latach, to wydaje ci się, Boże, jak to dawno było? Czy to jest twój największy sukces w karierze? Czy może na równi na przykład z mistrzostwami Widzewa, z Ligą Mistrzów? Jak to odbierasz po tylu latach? Trudno to jakoś tak ustawić, powiedzmy, na drabinie, które są ważniejsze, które mnie, no to jest fajne wspomnienie. Ja rozpatruję jakby swoje, te moje zdarzenia w tej piłkarskiej historii mojej w kontekście jakby bardzo ciekawych rzeczy, które mi się przytrafiły, w których ja mogłem brać udział. I już, no wiadomo, no, medal Igrzysk Olimpijskich, no to jest na pewno w tej hierarchii bardzo, bardzo wysoko. Ale z drugiej strony dzisiaj, jak gdzieś też jakoś tak, no ja nie śledziłem akurat tego kalendarza, jak gdzieś tam dotarło do mnie na Twitterze, ktoś napisał właśnie, że to jest 30 lat, to zacząłem, przyznam się, że zacząłem liczyć, że to na pewno 30 lat. Zacząłem dodawać te lata i tak mi wyszło, że no kurde, oni mają rację, chyba rzeczywiście, no to... Ale
musisz przyznać, że to była fajna kapela wtedy w 92, w tej Barcelonie. Nie, no tak, to był zespół taki już wyselekcjonowany praktycznie przez wiele lat przez trenera Wójcika, więc zresztą no, później pokazało kariera wszystkich, praktycznie większości tych piłkarzy z tej reprezentacji, że naprawdę potrafili grać w piłkę, więc tutaj... No właśnie, trener Wójcik to też jest taka osoba, która troszeczkę łączy oba kluby, Widzew i Legię. Widzewie akurat tutaj bez żadnych sukcesów, raczej był znany z materiałów Kanal Plus, Dawaj tego Włocha, etc. Natomiast jak ty go postrzegasz po latach świętej pamięci Janusza Wójcika? Szarlatan, czy to był taki na swoje czasy pierwszy taki motywator, taki coś a la Mourinho, wiesz? Jak go postrzegam? No, Janusz Wójcik no, to postać no, wielobarwna, wieloznaczna, tak? To wszyscy znamy całą praktycznie. Jak w fotografii dobre zdjęcie, prawda? No, to chyba trudno było taką fotografię zrobić, żeby z tyloma planami, z tyloma jakby warstwami, tak? To jest, no cóż, no, na pewno człowiek taki pierwszy chyba z trenerów, który miał ogromny dar do takiego skupiania wokół siebie ludzi, stworzenia takich warunków do sukcesu po prostu, tak? On ogarniał praktycznie każdą możliwą opcję, no żeby po prostu, żeby ten sukces mógł zaistnieć, żeby mógł się zdarzyć po prostu, tak? I to w jego wykonaniu było najważniejsze. Myślę, że pozostałe rzeczy, inne jakby aspekty, bo wiesz, pracę z trenerem możemy rozkładać na milion płaszczyzn, mam różne aspekty, różne możliwości, począwszy od warsztatu, skończywszy na taktyce, na rozumieniu piłki, na pedagogice, na kontakt, na relacjach z zawodnikami. To wszystko po troszku wszystko ma wpływ na sukces, tak? Jedne argumenty w większym stopniu, inne w mniejszym, no i on jakby starał się, on nie był wybitny moim zdaniem w żadnym z nich, ale tą liczbą tych jakby możliwości swoich i no po prostu stworzył takie inne warunki. Chyba najważniejszą jego cechą było jednak, wydaje mi się, w tym kontekście selekcjonerskim, to właśnie dostrzeżenie pewnych rzeczy u ludzi, postawienie na dobrych, na odpowiednich zawodników chyba w kontekście tego, jak chciał, żeby jego drużyna grała. Takie mam wrażenie. Wiesz, a propos Wójcika, a propos też Widzewa, to się trochę zareklamuję, bo tutaj lada chwila myślę, że na rynku pewnie się ukaże moja druga książka, gdzieś tam, w której, tylko to już to nie będzie to powieść, będzie to zbiór takich dłuższych tekstów, znaczy dłuższych, krótszych tak naprawdę tekstów, esejów, w których gdzieś tam się będę wracał do przeszłości. I tam sporo tego będzie też i o nim, tak, i o Wójciku, o olimpijskiej. Zresztą o Widzewie to będzie chyba jeszcze więcej, tak. No dobra, to ja sobie tylko pozwolę, jak jest taka krótka przerwa, bo jest nas już tutaj, widzę, że 60 parę osób, więc my sobie tutaj jeszcze między nami porozmawiamy te parę minut. Tutaj widzę, że Grzesiu Waranecki już dołączył, zaraz też oddamy głos. Ja tylko chciałem poprosić o retweet, żeby tutaj weszło jak najwięcej kibiców Widzewa, żebyśmy mogli sobie wspólnie porozmawiać i za chwilę, za jakieś 5, może 10 minut będziemy już dopuszczać do głosu wszystkich kibiców, którzy mają ochotę zadać tutaj Tomaszowi pytanie na temat w sumie wszystkiego, czy to Widzew, czy reprezentacja, no poruszymy pewnie wiele wątków, także Zizu, może inaczej, ja masz jeszcze jakieś pytanie? Tak, ja chciałem tylko o Tomku bardziej jako człowieku, nie piłkarzu, bo tak sobie myślałem kiedyś o tobie, Tomku, że no tak właśnie książka, teraz film, fotografia, mega duży wachlarz zainteresowań, pasji. Zastanawiam się wtedy odnajdowałeś w szatni piłkarskiej, no bo wiemy doskonale, że szatnie piłkarskie, szczególnie w latach 90. były specyficznym miejscem, tak? Może nie za bardzo wysublimowanym, wiesz, i o wielu zainteresowaniach ludzie tam nie siedzieli z tobą w tych szatniach i no przychodzi mi do głowy Maciek Szczęsny, który też był takim kolorowym ptakiem, mam wrażenie, zupełnie innym niż reszta, który się wybijał wtedy z tej szarości naszych ligowych piłkarzy, ale ty też jesteś no, człowiekiem renesansu, tak jak mówiłem, tak? I jak to było według ciebie w tej szatni? Jak tutaj się odnajdywałeś? W szatni generalnie było prosto, oczywiście nie było jakichś tam, nie wiem, rozmów zbyt głębokich, egzystencjalnych, bo nie, no, to jest szatnia piłkarska, po prostu każdy, my byliśmy też no, młodymi, bardzo młodymi ludźmi. Wiadomo, że poruszane są tematy takie bieżące, tak, tutaj nie ma, gdzieś tam czasami się oczywiście gdzieś tam przetoczy coś, gdzieś tam w bok trochę dryf jakiś, gdzieś tam zahaczący o
brudniejsze rzeczy, ale szatnia jest, szatnia wbrew pozorom też to nie jest tak, że szatnia jest, nie wiem, złożona z półgłówków, tak, z którymi nie można trzech zdań zamienić. No nie, są bardzo wszystko inteligentni ludzie. No każdy z indywidualnością, każdy ma różne zainteresowania. To, że ja dużo czytałem, to nie znaczy, że wszyscy mają dużo czytać, tak. To nie jest wymóg do gry w piłkę, tak. Więc tam o literaturze, powiedzmy, rozmów nie było w szatni, no bo ja też miałem świadomość, że nie wszyscy jakby się akurat tym interesują. I już, ale... Dobra, dyplomata, dobra, okej. To ja mam takie pytanko, jak już tutaj dyplomacja się włączyła, bo jak byliśmy przy tych nałogach typu fajki, trochę jesteśmy przy szatni, no to ja mam, na pewno słyszałeś o inicjatywie tutaj, która się pojawiła parę miesięcy temu przed meczem derbowym, gdzie najlepszy zawodnik wygranego meczu dostał tutaj dobrą butelkę whisky. Był to wtedy Rawas, nie wiem, czy słyszałeś. Słyszałeś, czy nie dotarła do takiej informacji? Przepraszam, mogę się wtrącić? Oczywiście, słuchamy. Słuchaj, Tomeczku, znamy się kupę lat. Jeszcze nigdy, masz rację, to co się dzieje na Twitterze to jest jakaś, nie wiem, no porażka. No i żeby Widzewiak obrażał Widzewiaka. Znamy się kupę lat. Czy za naszych czasów, jak zdobywaliście Mistrzostwo Polski, a znamy się kupę lat, coś takiego miało miejsce? Nie było Twittera, panie Grzegorzu. Nie, panie Grzegorzu, jesteśmy tutaj od dawna. Łapa, nie denerwuj mnie. Nie było Twittera, no taka jest prawda. No tak, no taka jest prawda, no ale wiesz, ale, nikt, ale nawet jak się spotykaliśmy gdzieś tam, no nie wiem, w pubach czy gdziekolwiek, nikt nikogo nie obrażał. Ale, no. ja myślę, że jakby sama forma tego kontaktu właśnie jest jakby w dużej mierze przyczyną, że powstają te wojenki, tak? Nie było Twittera, dlatego mniej przy bezpośrednim spotkaniu generalnie wojenek mają, powiedzmy, mniejszy, dużo procentową szansę na to, że zaistnieją. Dokładnie, no wiesz, sukces zrodził się w bólu, wiesz o czym mówię, nie? No, to już jest inna sprawa. I ja trochę, tak. Pozdrawiam cię, Tomeczku. Na razie, do zobaczenia. No, w dzisiejszych czasach po takim Eintrachcie to musisz, Tomek, przyznać, że chyba by był Armagedon internetowy. Znaczy, ja miałam świadomość, że gdyby w tamtych czasach istniał Twitter, to ja bym po prostu tu nie był na nim, tak? Tak samo na żadnym Facebooku. Szybciej byś został fotografem. Nie, grałbym w piłkę, ale bym się po prostu odizolował, tak? Bo to tak naprawdę tylko wtedy można wyłącznie jakoś tam się skupić na grze, no tak, czytając po słabych meczach gdzieś tam jakieś, nie wiem, napaści hurtowe, no to wiesz, no to w jakim sposób to mi pomaga jako piłkarzowi. Okej, to ja chciałem dokończyć tę swoją myśl na temat tej zbiórki, która tam się pojawiła przed meczem derbowym, no i teraz tutaj inicjator tej samej zbiórki jakby zaproponował kolejny raz przed jednym z ważniejszych meczów dla kibiców Widzewa. Inicjatywa prosta, jeśli Widzew wygra z Legią po 22 latach pierwszy raz, to najlepszy gracz Widzewa dostaje butelkę za kwotę, którą uzbierają kibice Widzewa. Czy Tomasz Łapiński jako były kapitan, jako legenda, jako zawodnik, który czuje smak tych spotkań i człowiek, który wie, co się dzieje w szatni, czy uważa, że to jest pomysł dobry, czy pomysł pomylony? Oczywiście biorąc pod uwagę to, że te czasy są zupełnie inne, natomiast biorąc pod uwagę też to, że 22 lata jednak na Widzewie, czy w ogóle Widzew nie wygrał z tą Legią i jak to widzi były piłkarz, który pograł na dobrym poziomie. Znaczy, pytasz mnie o to, czy to jest odpowiednia nagroda, czy w ogóle, czy... Znaczy, bardziej pytam, czy to w ogóle jest, no bo gdzieś tu się pojawiło, że jakby to nie jest dobry pomysł, o może tak? No, za czasów Tomka, ja pamiętam, gdy Widzew dostawał lodówkę, sprostuj mnie, Tomek, pełną szampanów, tak? Było takie coś. Dlatego chcę zapytać, czy no bo według niektórych jest to bardzo zły pomysł, ja na przykład uważam, że fajnie by było dostać butelkę alkoholu, dobrego alkoholu, tak, bo mówimy tutaj o butelce, która gdzieś tam kosztuje parę tysięcy złotych, tak, więc to nie jest tam mamrot wypity pod sklepem, tylko raczej alkohol dobry, gatunkowy, który się gdzieś tam pije po sezonie, nie wiem, po utrzymaniu, no różne są okazje, każdy może zrobić z tym co chce, tylko po prostu pytam o zdanie Tomka Łapińskiego, co o tym sądzi? Czy to jest zła inicjatywa kibiców, czy kompletnie jakby nie powinniśmy jako
niektórzy kibice odbierać to w złych perspektywach, że jest to jakieś tam rozpijanie piłkarzy, czy zły pomysł. Ja rozumiem, że to jakby protest budzi chyba to, że sportowi zostanie alkohol. No dobra, ale to już nie oszukujmy się, no to są dorośli ludzie w większości przypadków, więc to, że ktoś tam się napije gdzieś tam alkoholu jakiegoś, to jest nieuniknione, tak? Chyba nikt nie wierzy w to, że w kadrze Widzewa są abstynenci, że nikt nie bierze alkoholu do ust, tak? No, bez przesady, są pewnie profesjonalistami, są zawodowcami, wiedzą kiedy, jak i ile i już, tak? Natomiast pytanie co do nagradzania, czy ja przyznam się, ja nie widzę w tym nic złego, tak? To jest tak, moim zdaniem, ten alkohol, ta butelka, to będzie bardziej po prostu symbolem, to będzie pamiątką dla dokładnie, kogoś, dokładnie. Tam sobie przypomnieć, patrząc na tę butelkę, przypomnieć sobie, że ale zajebiście zagrałem w tym spotkaniu, w tym meczu, no wygranym powiedzmy i fajnie, tak? To jest odmiana proporczyka, powiedzmy, tak? No dokładnie, tym bardziej, że to jest ćwiartka wieku prawdopodobnie, tak? Już prawie 3 lata brakuje. No tym bardziej, tak, pojedynek po długim czasie też nieobecności, więc ja to tak odbieram. Ja nie widzę tutaj naprawdę nic z tym bardzo jakiegoś złego czy nagannego. Takie jest moje zdanie. Okej, okay, super. No i to chciałem jakby usłyszeć, byłem ciekaw opinii człowieka, który, że tak powiem, nie jednego Malborasa w szatni wypalił. O, chociaż drugie, może... ja zawsze byłem zwolennikiem, że drużyna wygrywa, tak? Żeby tutaj rozegrać pod kątem jakby prezentu, żeby to było coś takiego, co by jakby uhonorowało bardziej, powiedzmy, drużynę. Ja zawsze byłem zwolennikiem jakby podsycania takiej zespołowości, grupy. Nie wiem, Tomek, czy tyle uzbieramy, wiesz? No, wiesz. Prędzej ta lodówka z szampanami by się udało. Butelek takich, no to bez przesady, no ale to wiesz, ale coś takiego, no wiesz, zawsze można rozlać ten szampan, czy coś innego, tak, na drobne części. Nie, no w porządku, no tak, ja to rozumiem i można patrzeć na to z wielu perspektyw, natomiast nie jest to jakiś chyba pomysł aż tak bardzo kontrowersyjny i radykalny. Także fajnie, że się na ten temat wypowiedziałeś. Sławek, co może przeskoczymy na chwilkę do tego naszego Widzewa? Bo myślę, że to też jest taki temat, który ja bym chciał zapytać o opinię Tomka na temat tego, no bo pewnie widziałeś ten Widzew już od pierwszych kolejek i jak byś tak w paru zdaniach opisał to, co do tej pory zobaczyłeś? Utrzymają się, Tomek, utrzymają. Tego nie wiem, ale tak patrząc na to, co widziałem, to się boję jednak, że łatwo nie będzie, tak? Że łatwo nie będzie. Znaczy, widać sporo entuzjazmu, widać sporo też ciekawej gry, widać sporo takiego też odwagi, że to też chyba dużo, ja myślę, że tutaj trener Niedźwiedź, jakby to było w pierwszej lidze też widać, że szczególnie jesienią, że ta drużyna jest, że ona chce grać w piłkę, ona ma swoje problemy wewnętrzne, natomiast chce, jest odważna, a to jest dla mnie ważna cecha, tak? Ważna cecha, tylko no, to jest ekstraklasa. Tutaj pytanie jest takie, czy przeciwnicy będą wykorzystali te błędy, które się zdarzają. Na razie no, z tym bywa różnie, ale szczególnie w meczu z Lechią, no to wiesz, tu za dużo było takich prostych błędów, których można było, wydaje mi się, uniknąć. A jak byś zdiagnozował, Tomek, te deficyty największe, które według ciebie ma w tej chwili Widzew? Z deficytami, tak naprawdę, jeśli pytasz mnie o pozycję, czy o pewne argumenty w grze, no to w każdym punkcie, który byśmy tutaj wypisywali sobie, czy gra defensywna, czy gra ofensywna, czy przejścia z ataku do obrony, czy odwrotnie, czy indywidualne możliwości na danych pozycjach, to tych deficytów znajdziemy multum. No dobra, powiedzmy, jestem dyrektorem sportowym dzisiaj Widzewa, tak? I okienko jest otwarte do końca sierpnia i patrząc po tych 4 kolejkach, co zaprezentował nasz klub, no kogo byś szukał tak naprawdę jeszcze, żeby tą drużynę wzmocnić? Na pewno obrońcę. Jednego do trójki. To jest coś, moim zdaniem, od razu. Jest, przede wszystkim potrzebny jest jeszcze jeden, co najmniej jeszcze jeden obrońca. Czyli taki Tomek Łapiński. Nie wiem, ja tu nie chcę się tam, wiesz, wymądrzeć, ale ewidentnie... Nie, no takiego to na banku znajdziemy. Potrzebny jest ktoś, kto jakby pokieruje obroną, kto będzie jakby też ważną postacią w tej obronie, tak? No, taki generał. Takiego generała, tak? Jak wszyscy o nim mówili przed sezonem. Oczywiście generał to nie tylko, ja wolę generał, ale generała, który sam pokazuje, który nie wydaje rozkazy, tylko sam pokazuje, co trzeba robić.
swoją grą. Czyli mówisz też o takim zawodniku, który ma dużo doświadczenia, tak? A, o doświadczeniu, ale wiesz, no to ja mogę teraz może mówić przede wszystkim o szybkości, zwrotności, umiejętności rozegrania piłki od tyłu, tak? To są takie rzeczy, które teraz jest nie, bardzo niełatwo. Widzisz w ogóle takiego stopera w naszej ekstraklasie? Bo jak ja patrzę na stoperów w naszej ekstraklasie, to jeżeli chodzi o szybkość, zwrotność, to na pierwszych metrach, no taki jak był Tomasz Łapiński, no, nie ma takiego. No. Ty miałeś taki gaz na pierwszych kilku metrach, że i gra jeden na jeden, no ja nie widzę takich piłkarzy w dzisiejszych czasach. Wiesz, to generalnie ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to się trochę odchodzi od gry jeden na jeden, tak? Dużo większy nacisk się kładzie właśnie na grę, na sekurację, na wsparcie, na grę zespołową, w formacjach. Jakby takie możliwości i umiejętności gry jeden na jednego w kontekście obronnym, to moim zdaniem się pogorszyły, się zmniejszyły. No, wiem, że możemy tak gadać, bo to wiesz, stary dziadek zszedł, on będzie wspomnieniami żyje. Oj tam stary dziadek, słuchaj, ja powiem ci, tylko przepraszam, że przerywam, że w sumie to jakbyś tak teraz złapał angaż w Widzewie, to może jeszcze udałoby się to dobrze pokierować, co w tej linii defensywy? No, nie przesadzajmy. Natomiast jakby zmierzam do tego, że to jest jakby tendencje w piłce są takie, a nie inne. Tak? Jakby, jeżeli masz obrońcę, który jest szybki, dynamiczny i umie grać jeden na jeden w defensywie, jeszcze potrafi do tego wprowadzić piłkę do przodu, no to wiesz, no to jest niesamowity potencjał, tak? Niesamowity. Czyli jak mawiał Tomasz Adamek, speed tak. Is everything, tak? Wydaje mi się, że no, tu w Widzewie przydałby się przynajmniej jeden taki zawodnik, tak, żeby mieć taką ostoję, która by jakby wsparła w tych swoich dwóch, powiedzmy, obok ludzi. No to jestem przekonany. Tak? A oprócz defensywy kogoś jeszcze? Widzisz jakieś takie potrzebne na CITO jakiś deficyt? W każdej formacji by się przydał, tak? Natomiast ja jakby też patrząc na tych chłopaków, którzy teraz są, to ja mimo wszystko też w nich wierzę, tak? Bo to naprawdę oni pokazali, że i w pierwszej lidze, i szczególnie jesienią, i w tych teraz początkowych meczach, że tu jest jeszcze, że oni też, tu jeszcze jest opcja taka, że drużyna zacznie grać lepiej poprzez właśnie wpływy taki szkoleniowy, poprzez to, jak funkcjonują w grupie. Bo ja zawsze powtarzam, że naprawdę z przeciętnych piłkarzy można zrobić kapitalnie funkcjonującą maszynkę, dobrze grającą. Czyli są słynne rezerwy, tak? Że są słynne rezerwy w tej drużynie na pewno. Rezerwy to jest jedna sprawa, ale jakby ta współpraca, umiejętność jakby nauczenia. Ciągłość, tak? Koncentracja na realizacji, brak gapiostwa. Wszystkie błędy generalnie w dużej mierze się moim zdaniem no, biorą się z tego, że w tej formacji, w tym ustawieniu taktycznym, które trener wymaga do wykonania przez swoich zawodników, robią się dziury, bo ktoś zrzemnął się, bo ktoś kogoś zatkało, ktoś się spóźnił, ktoś się zagapił i po prostu przeciwnik to często wykorzystuje, tak? Słynna organizacja gry, tak? Słynna organizacja gry, nad tym zawsze można pracować. To jest wiesz, ale właśnie możliwości, jakie daje dobra organizacja gry, w sensie ukrywania wad indywidualnych piłkarzy, są naprawdę bardzo duże, tak? Jasne. No ale to dzisiaj nasz klub poinformował, przepraszam bardzo, dzisiaj nasz klub poinformował, że Mattia Montini, nasz napastnik, rozwiązał kontrakt z opróżnieniem stron, z Widzewem i właściwie jesteśmy tylko z Jordim Sanchezem, Hiszpanem, który świeżo co przyszedł do naszego klubu, no i Bartkiem Pawłowskim, którego trener Niedźwiedź przekwalifikował na dziewiątkę. No ja ze swojej strony myślę, że koniecznością było sprowadzenie jakiegoś napastnika, to jak myślisz? A w ilu żeśmy mistrzostwo zdobyli? No, napastnik, no wiadomo, no to też ważne jest, żeby był skuteczny, tak? Nie defensywny napastnik. Tylko... Ale Koniar już nie gra, Tomek, Koniar już nie gra. No, Koniara nie ma, no wiesz, no to jest, no są trudne rzeczy, tak? Ja rozumiem też tutaj, że w kontekście jakby ściągnięcia zawodnika do klubu, to też wcale nie jest prosta sprawa, tak? W kontekście finansów, które oczekiwań finansowych, to budżetu klubu, to są wszystko no, skomplikowane oczywiście rzeczy, tak? No ja po cichu liczę, że tam się ktoś jeszcze ciekawy pojawi i już, ale to ja dalej będę mówił cały czas, że ja liczę na to bardzo, że tutaj ta organizacja gry, bo to mówię o organizacji gry, mówimy i o ofensywie, i o defensywie, tak? Jasne. No ja chciałem zapytać właśnie, bo ty, Tomek, masz bardzo dużą wiedzę, może inaczej, na co dzień oglądasz tą pierwszą ligę, zdarza ci się też komentować, oglądałeś nas w pierwszej lidze i chciałem zapytać o to, jeśli można w ogóle wyciągnąć jakieś wnioski na temat Widzewa po czterech kolejkach w Ekstraklasie, to czy ty widzisz duży progres między tymi
w sumie de facto tymi samymi drużynami w pierwszej lidze, a tym, co teraz się dzieje w Ekstraklasie? Czy to jest, bo ja jakiś progres widzę, czy to jest kwestia tego, że ta liga bardziej pasuje pod to, co trener Niedźwiedź chce grać? Oczywiście, czy jednak... Ja wam powiem, jaka jest bardzo duża różnica, taka dosyć, nie wiem, czy dostrzegana pomiędzy pierwszą ligą a Ekstraklasą. Wiecie, jak według mnie jest bardzo często w Ekstraklasie jest więcej miejsca. Po prostu. Czyli tak naprawdę, wiesz, czyli paradoksalnie czasami jest tak, że po awansie w Ekstraklasie się łatwiej się odnaleźć, łatwiej funkcjonować, bo wydaje się, że w pierwszej lidze mi trzy razy mi siedzieli na plecach, trzy razy mnie staranowali, pokopali, a tutaj siedzi, jest, dobra, gościu jest blisko, ale mi się nie pakuje na raz w plecy, jest jakby czas. Czyli to jest takie pozorne, wydaje się, że takie łatwiejsze operowanie piłką. Natomiast jakby w kontekście organizacji gry i wykorzystywania błędów, no już jest zdecydowanie trudniej w Ekstraklasie niż w pierwszej lidze. I ja się trochę boję, że to jest trochę taki, że Widzew idzie trochę taką podobną ścieżką, jak szedł w pierwszej lidze. Że wiesz, że ten początek, powiedzmy, ta jesień, szczególnie w tym właśnie ostatnim sezonie, była, wiesz, taka na rozpędzie, na euforii, trochę na takiej właśnie determinacji, dobrze biegowa, a gdzieś tam to później w pewnym momencie się wyczerpuje i ta wiosna już jest zdecydowanie gorsza. Ja się trochę boję się takiego powielenia tego scenariusza z poprzedniego sezonu, tak? No i wtedy wychodzi jakość, prawda, drużyny, już zdecydowanie umiejętności czysto piłkarskie, prawda? Jakość drużyny też wychodzi w tych momentach kryzysowych, wtedy, kiedy coś się złego dzieje w drużynie, tak? Jeśli masz dobrych piłkarzy, jeśli masz rozsądny, kiedy ta organizacja gry trochę szwankuje, albo inaczej, kiedy fizyczność szwankuje trochę, to jak masz doświadczonych piłkarzy, mądrych piłkarzy, to oni jakby właśnie też i organizacją gry mogą się trochę zabezpieczyć i tym swoim doświadczeniem, tak? No to pokazała nam lepiej, Gdańsk, nie wiem, czy się zgodzisz, bo optyczna przewaga, teoretycznie więcej sytuacji, a tam indywidualność postaci, na przykład Pajszao i po zawodach. Konkret, no to jest też jakby odwieczna cecha. W piłce liczy się konkret, nie, wiesz, wymachiwanie szabelką i robienie dużo wiatru, tylko konkret, tak? Jeżeli twoja gra daje ci wymierne argumenty, które są korzystne dla twojej drużyny w postaci, nie wiem, przewagi liczebnej, szybkości akcji, miejsca do gry, no to jest coś, o co trzeba walczyć. Walczyć trzeba o konkretne korzyści, a nie o efekt wizualny, tak? On bardzo często idzie za tymi korzyściami, tak? Bo jeśli zrobisz sobie wolne miejsce, jeżeli napędzisz akcję, to jest też jednocześnie wizualne, fajnie, na to się dobrze patrzy, tak? No ale piłka nożna, po prostu akcje muszą dawać konkretne korzyści, wymierne korzyści. To no, wrażenie artystyczne, sorry, Jem, ale nic z tego punktu. No tak, na końcu się punkty liczą, prawda? To jest to, co gramy. A powiedz mi, tak patrząc na tego Jordiego, który przyszedł do Widzewa, czy dla ciebie jako byłego obrońcy jest to zawodnik, którego jest ciężko upilnować, bo on dużo sytuacji ma, natomiast ma problem przynajmniej, może inaczej, te moje wnioski takie po tym Śląsku, gdzie bardzo dużo spalonych łapał w takich prostych sytuacjach ze stałych fragmentów gry, no bo jest duży, wysoki, ma gaz, to widać. I czy to jest taki zawodnik według ciebie, który naprawdę może namieszać? No bo wszedł w Ekstraklasę z buta, prawda? Tak. Moim zdaniem może. Moim zdaniem w tym, co pokazał, ma spory potencjał, mam wrażenie. Kwestia tylko tego pewnie, żeby się jakoś to troszkę lepiej odnalazł, trochę więcej koncentracji, uważności na to, co się wokół niego dzieje. No bo to no, na trzy sytuacje spalił tam we Wrocławiu? No, coś takiego. Najmniej chyba. No i to takie naprawdę, z których gdyby się troszkę bardziej wiedział, co się wokół niego dzieje, no to miałby naprawdę stówy, tak? To, co zrobił w Białymstoku, no to też pokazuje, że może no, jest, że ma sporo cech takich, które wydaje się, że to powinny dać, przynieść korzyść konkretną dla drużyny. Tak, no tutaj, moja tutaj... ocena. Też pamiętajcie, że ja też jakby z racji tego, że gdzieś tam na tą pierwszą ligę gdzieś tam zasuwam, to ja nie wszystkie mecze w pełnym wymiarze widziałem Widzewa, tak? Ja je widziałem część ze skrótów, część całych, ale tak no, wypowiadam się na temat tego, co w wymiarze... A wybierasz się do serca Łodzi osobiście? Na Legię? Jeszcze przyznam się, że nie wiem, co ja robię za tydzień, czy moje obsady pierwszoligowe mnie pozwolą. A to już teraz Tomek, ten piątek. A to u nas z obsadami jest czasami tak, że wiesz, że jeszcze się późno dosyć dzieje, tak? Aha, czyli jest dnia na dzień. Dzisiaj widziałem, że Zibi Boniek ma przyjechać. No, to fajnie, to zawsze no, czym więcej... Tomek, może uda się zabrać z Warszawy razem.
Zobaczymy. No ja nie wykluczam wcale tego, że... Co dwie legendy, to nie jedno. Dokładnie. Wszystko się zdarzyć może. Dobra, słuchajcie. My ten mecz sobie jeszcze widzę i mecz z Legią poruszymy, natomiast porozmawialiśmy chwilę, tak dosyć luźno. To teraz zapraszam wszystkich kibiców, którzy chcieliby zadać pytanie. No tak, no co tu mogę więcej dodać? Prosi o głos tutaj, tak jak tutaj jest. Dokładnie, każdy tutaj może zadać pytanie, także zapraszam, my będziemy sobie w międzyczasie rozmawiać, a ja będę udzielał głosu, bo Sławek tu ma problemy z hostem, także ja to będę robił w międzyczasie, Sławek poprowadź rozmowę, ja będę akceptował prośby do zadawania pytania, także na razie zrobimy te paręnaście minut tego typu rozmowy, a potem sobie przejdziemy do tego meczu Widzew Legia, który myślę, że grzeje wszystkich. To może ja zapytam tak, El Capitano, tutaj naszego. Powiedz mi, Tomek, bo mam tak zawsze z tyłu głowy, jak myślę o tobie już po karierze, jak ty wracałeś do tego Widzewa kilkukrotnie, jak Franz Muda, który mówił, że do widzewskiej rzeki może wchodzić 100 razy i u ciebie było podobnie. I mam takie nieodparte wrażenie, że ty nigdy, nawet za czasów Cacka, czy później już jak była reaktywacja, ty nigdy w tym klubie nie miałeś takiej konkretnego, nazwijmy to, stanowiska, którym byś się spełniał, którym byś mógł się tak na 100% wykazać i naprawdę dać coś od siebie dla naszego klubu. Tak. Ja kiedyś się widziałem na przykład w charakterze dyrektora sportowego może, bo u Franca byłeś tam, nie wiem, jak doradcą zarządu, ale tak naprawdę uczestniczyłeś w treningach, byłeś takim jakby asystentem, u Cacka kontakty z kibicami, jakieś wymyślone stanowisko, w ogóle bezsensowne moim zdaniem dla takiej persony jak ty. Czy się zgodzisz z tym? A jak najbardziej, pewnie. Znaczy ja się później zastanawiałem tak trochę nad tymi zdarzeniami. Wyszło mi, że wiesz, że ja sam się wsadziłem na konia tak naprawdę, bo wiesz, mnie tak naprawdę wszyscy w klubie, ilekroć tam byłem, chcieli wykorzystać jako taką, wiesz, maskotkę, którą się za szybę postawi, muzealny eksponat, żeby móc się nim chwalić, żeby móc go wykorzystać do swoich jakichś tam zamiarów, tak? Swoich celów, tak? I tak było za Cacka, bo praktycznie, ja wiesz, ja się wpakowałem wtedy w ogóle też nie wiedząc tak naprawdę o co chodzi. Później to nie za bardzo miałem jak się z tego też wycofać, więc to było słabe, tak? Sam byłem niezadowolony z tego, ale wiesz, później teraz przy Franku, no to wiesz, ja usiłowałem coś tam przekazać, ale to jest też dłuższa historia, nie chcę teraz do tego za bardzo wracać, ale to rzeczywiście tak było, że ja trochę zostaję, wiesz, z ręką w nocniku, tak naprawdę chcąc coś zrobić, a żadnych możliwości nie mam ku temu, tak? Bo... No jasne, a widziałbyś się w ogóle jeszcze kiedyś w Widzewie, w jakimś charakterze na przykład? Może przyszłym prezesom, czy obecnym zarządowi, czy może przyszłym zarządom, może podpowiemy. Tomasz Łapiński w Widzewie, w jakim charakterze? Nie, bo to jest znowu takie same upychanie, dobra, w jakimś charakterze, żeby byleby być. I to był mój błąd właśnie. No dobrze, ale w jakiej roli byś się widział tak naprawdę personalnie? Bo to jest ciekawe, bo wiesz, bo ja zrobiłem taki błąd, że ja po prostu chciałem być w Widzewie. Byłem tam 13 praktycznie lat, później byłem jeszcze parokrotnie. Ja to traktowałem jak swój dom, ja chciałem być w Widzewie, koniec, kropka. Tak naprawdę. To był błąd, bo ja nie powinienem myśleć, że ja chcę być w Widzewie, tylko powinienem konkretnie powiedzieć, co ja chcę zrobić w tym Widzewie, tak? Co ja chcę dać i w jaki sposób ja... I jeżeli to się by pasowało, to powinienem się w to wbijać. A ja trochę liczyłem, że ja tam będę, jak to zwą, tak to zwą, a ja... Coś pomogę? Tak z siebie wszystko, w tym kontekście. Ja w sumie tak robiłem, tylko że to się po prostu rozmywało poprzez same okoliczności, poprzez to, kim byłem otoczony i poprzez to, co kto chciał korzystać. No to jest, wiesz, w środku, w klubie jest zawsze pewna walka, tak? Tak samo jak na Twitterze, pewna walka o wpływy, o różne tarcia są. Widzę, że było to samo, jak ja byłem, tak? A ja, wiesz co, ja nienawidzę takiego czegoś, bo ja po prostu nienawidzę funkcjonować w jakimś środowisku, gdzie trzeba, wiesz, walczyć, no. Ja chcę grać w piłkę, nie chciałem walczyć, tylko chciałem grać w piłkę właśnie, tak? Jako tak, rozwój klubu przede wszystkim, a nie polityka, tak?
No właśnie, tak? A tutaj wiesz, wchodzisz tutaj, wiesz, a tu prezes przeciwny, przeciwko tobie, a tu ten jest, on ciebie chce, ten ciebie nie chce, ten na ciebie napierdala za plecami, ten cię chwali za plecami, ja tam, kurwa. A powiedz mi, ale tak prywatnie chciałbyś jeszcze w tym Widzewie kiedyś, nie mówię za rok, za dwa, za dziesięć, czy chciałbyś jeszcze spróbować, gdyby pojawiłaby się taka szansa i ewentualnie w jakiej roli byś się widział? Wiesz co, teraz wydaje mi się, że chyba nie. Znaczy chyba zaznaczam, bo wiesz, bo to jest, no, to jest Widzew, tak? Widzew, jeżeli ktoś mówi coś do ciebie i chce, w moim przypadku, wiesz, z Widzewa, no to wtedy to się wszystko jakby zmienia, tak? No ja poprzez moje doświadczenia, to ja już powiedziałem, że ja już dziękuję bardzo. Poprzez te moje doświadczenia, jakby to, co się w tych moich bytnościach parokroć działo, tak? Że to mi jest do niczego niepotrzebne i wiesz, nikt na tym nie zyskuje, bo to ani klub wtedy, bo ja nie, jakby nie mogę dać w pełni tego, co chcę, na tyle wpłynąć, ani nie chcę, nie mam możliwości, żeby zrobić tak naprawdę tak, jak ja bym uważał, że byłoby dla klubu dobrze. A z drugiej strony, wiesz, zostajesz po łbie, bo się gapią, no, wiesz, napieprzają na ciebie z drugiej strony i wiesz, a to tamto, wszystko nie tak. Bo wydawało się przez chwilę, że ty pójdziesz trenerkę, tak? To jest moment, miałem wrażenie takie, ale później tak jakby ci to zbrzydło po prostu, nie? Ja patrząc na moje jakby zainteresowanie, to zdecydowanie, tak, trenerka. To jest coś, co jest mi najbliższe. Natomiast wiesz, ja trenerem nie chcę być. Nie chcę być w tym kontekście, że jakby no mam świadomość, z czym to jest związane, wiem. Ale ja... asystentem już byś mógł być, tak? Takim powiedzmy... Jak Bryk czy w Legii na przykład. Nie. Wiesz, Lucek jest bardzo fajnym facetem, tylko Lucek wie, dlaczego jest bohaterem Legii, bo siedzi od x lat w drugim play, nic się nie wychyla, nie robi nic poważnego. Bo jakby cokolwiek zrobił, to by zaraz, by coś nie wypaliło, to zaraz, wiesz, byłby atak, byłaby walka. Tak? No, czyli po prostu... Jak siedzisz cicho pod stołem w trzecim szeregu i jesteś legendą klubu, to cię będą wszyscy chwalić, tak? Czyli nie chciałbyś się narażać po prostu też na to, co się dzieje... Nie. To ja zmierzam do tego, że ja właśnie nie chcę siedzieć w kącie w trzecim rzędzie. No tak. Właśnie to chciałem powiedzieć. Czyli nie potrafiłbyś nie mówić o tym, co jest źle. Tak, właśnie o tym mówię. Wiesz, ja bym bardzo chciał po prostu, jeżeli się w coś angażuję, no to robić to na 100%. Razie, na 100%, żeby jakby działać w tym. Jeżeli ja chcę się zaangażować, a wchodząc do klubu, raptem mi ucinają 50% z moich możliwości, no to ja sobie zaczynam myśleć, no po diabła ty tu siedzisz. Jasne. No to chyba to jest taka geneza problemu chyba w wielu miejscach, że jeśli ktoś chce się zaangażować w 110%, a ktoś tylko ci pozwala na 50%, to się to mija z celem, prawda? No, wiesz, to są... Ale to skomplikowana sprawa, bo na to wpływ ma mnóstwo rzeczy, niekoniecznie złośliwość, często po prostu brak wiedzy, brak informacji, nastawienia, jakby relacje takie międzyludzkie, spojrzenie, sympatia, antypatia, to jest mnóstwo czynników. I jakby mam... A myślisz, że polskie kluby nie dorosły do tego, żeby legendy stanowiły o sile tych klubów? Bo przecież na Zachodzie to jest bardzo często, spójrzmy na taki Bayern na przykład, tak? Ajax. No wiesz, no tak, ale to u nas to wiesz, jak to się kończy, no, bardzo często. No właśnie, to jest przykro. Znaczy ja ogólnie mnie na przykład martwi to osobiście, że gdzieś tam nie wykorzystujemy, według mnie nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału, bo szczerze mówiąc przez tyle lat, mówię o tych dawnych latach, przewinęło się takie grono zawodników, mówię o latach 80., 90., że po prostu ten Widzew to powinien być naszpikowany ludźmi, którzy mają pojęcie o piłce. Oczywiście wiadomo, nie każdy zabyły zawodnik sprawdzi się, czy to w roli trenera, asystenta, czy doradcy, czy jakiejkolwiek roli, tak? Bo to też trzeba dobrze wyselekcjonować. Natomiast ja jestem zdania, że Widzew kompletnie nie korzysta z tych dobrodziejstw, które wiele klubów może nam zazdrościć w postaci właśnie piłkarzy, którzy naprawdę wąchnęli trochę tej trawy na dobrym poziomie. A masz wrażenie, Tomek, że tak napisał ostatnio bodajże właściciel Rakowa Świerczewski na Twitterze po którymś tam z meczów pucharowych, że po prostu w Polsce nie ma w piłce ludzi znających się na piłce. Jest bardzo mało tych osób i dlatego też nasza piłka jest na takim poziomie klubowym. Wiesz co, wiesz, Michał Świerczewski jest też specyficznym młodym człowiekiem, który w polskiej piłce jest od ilu lat? 10? Nie, 10? No, 10 gdzieś. Chyba, no myślę, że nie wiem, czy nie krócej, więc to też trochę taka odważna teza. Ja bym się trochę gryzł w język, żeby był taki odważny, stawiać tezy mocne.
będąc teoretycznie no, też nie jakimś bardzo doświadczonym w piłce człowiekiem, troszkę, no wiesz, trochę skromności pychy może się, bo pycha czasami wiadomo kiedy, więc ja bym ostrożnie trochę, tak? Ale patrzysz na te nasze kluby na przykład, na te transfery, na ten zagraniczny tabun piłkarzy średniej jakości. Moim zdaniem nie możesz rozpatrywać, jakby tutaj oceniać jakby ludzi, którzy zajmują się piłką, nie przyglądając się poszczególnym innym argumentom, które mają na nich wpływ. Bo to jest takie, wiesz, pobieżne, to jest takie chlapnięcie, a, bo ten to jest zły, bo on coś tam nie umie. Jakby całe środowisko, jak popatrzysz na wszystkie aspekty, które wpływają na podjęcie decyzji, no, to wtedy zaczynasz, jakby dostrzegasz też schody, z którymi mierzą się ludzie, którzy się tym zajmują, tak? Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? No to oczywiste, bo zawsze bardzo łatwo taką, wiesz, jednostronną, płytką opinię wygłosić. No to jest, no jest chwytliwe, bo to, wiesz, fajnie się tego słucha, jest konkretne, zdecydowane, to fajne, ale z prawdą to najczęściej ma bardzo mało wspólnego. No bo wiesz co, ostatnio był naszym gościem Łukasz Masłowski, dyrektor teraz Jagiellonii Białystok, twój młodszy kolega z szatni widzewskiej i sobie tutaj uknuliśmy taką tezę. Ja wyszedłem właściwie z taką tezą, że obserwując Widzew lat 90., wasz Widzew, z bliska na wyciągnięcie ręki, to miałem wszystkie wasze mecze pucharowe i tak dalej, no i całą naszą ekstraklasę ówczesną, twierdzę, że piłkarsko dzisiaj cofnęliśmy się w rozwoju. Kiedyś w każdej drużynie przynajmniej był jeden zawodnik, który miał fenomenalny stały fragment gry. Pamiętasz, jakie bramki wpadały? Był ten słynny magazyn Gold, gdzie była wybierana bramka kolejki. Z dystansu padało mnóstwo pięknych bramek. Specjaliści od rzutów wolnych, no Leszek Pisz chociażby w Legii, pamiętasz, no rzut wolny to jak do niego był jak rzut karny, tak? U nas dzisiaj to wyszkolony techniczny. Przecież Paweł Miążkiewicz, Rafał Siadaczka z Młotkiem przecież. Maczówka w UKS-ie, nie? No, było trochę tych takich... Adam Legoń, świętej pamięci. Halo, właśnie, bo nie wiem, coś mi tu ucichło. Coś tutaj chyba Sławka, coś Sławka tutaj wyrzuciło. O, jesteś, tak? Ale mieliśmy chwilę, to był Tomek Jetlag, wiesz? To był chyba jetlag. Jak ty Tomek postrzegasz, że to wyszkolenie jednak było lepsze wtedy? Bo pamiętasz, była taka krytyka, że tylko są dwie drużyny, Widzew i Legia i później długo nic i ta liga jest słaba, bo są tylko właśnie te dwie drużyny, a dzisiaj ta liga jest wyrównana, a papierek lakmusowy, czyli europejskie puchary, no wychodzą mam jak wychodzą. No, kiedyś potrafiliście wychodzić na Dortmund, ówczesnego zwycięzcy Ligi Mistrzów i graliście jak równy z równy. No, pamiętam ostatnie 15 minut to Dortmund, w Dortmundzie jak graliście, to nie po autach wybijali. No. Ja bardzo nie lubię, chciałbym tego uniknąć, żebym ja tu, wiesz, zabrzmiał jak taki stary Tetry, który mówiąc, a za moich czasów to było wszystko zajebiście, wszystko było fajnie, wszystko dobrze. No nie, tak też nie było. Natomiast ja mam, patrząc na to, co się dzieje w naszej piłce, ja chyba mam cały czas wrażenie, że my poszliśmy, oczywiście piłka się zmieniła, piłka jest szybsza, jest dynamiczniejsza, jest mniej miejsca, mniej czasu na funkcjonowanie. Natomiast jakby w kontekście takiego treningu, to ja mam wrażenie, że my poszliśmy cały czas bardzo mocno w takie szkolenie organizacji gry właśnie. Że jakby ta rozwój indywidualny zawodników gdzieś tam zszedł trochę, nie mówię, że został zapomniany powiedzmy, ale że jakby ważniejsze jest od tego, jak umiesz indywidualnie grać, od tego, jak funkcjonujesz jako w grupie, tak? A wiesz, to jest ważne oczywiście, że aspekt, natomiast dla drużyny ale po prostu no musisz grać i indywidualnie, i zespołowo umieć. Tak, jeżeli... ale w piłce decydują indywidualności, prawda? Zgodzi się z tym. Są ludzie od noszenia fortepianu i od grania w każdej drużynie. No tak, ale wiesz co, ale jeżeli zaczniesz znowu rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze, no to ci się okaże, że wiesz, że masz wolnego obrońcę, że który nie potrafi wprowadzić piłki, bo jak widzi napastnika, to mu się zaczynają nogi dygotać i nie poda tylko wałt na pieprza. Więc jakby, jak spojrzysz na napastnika, który gra zajebiście fajnie jak obrońca, jest od niego 6 metrów, a jak już jest w odległości 2 metrów, czy tam 1,5 metra, nawet jeszcze nie bliżej, nie w koszule, to już zaczyna, wiesz, to już zaczyna popełniać błędy techniczne, tak? I to są jakby rzeczy, wiesz, które mówią, pokazują ci, wiesz, często jak bardzo mocno ten indywidualny rozwój, ta umiejętność, kultura gry piłkarza wpływa też na funkcjonowanie całego zespołu, tak? I to możemy sobie gadać, że my no, bardzo źle wyglądamy, ale
prawda jest taka, że w sytuacjach, kiedy nam bardzo często zawodzi właśnie ta organizacja gry, bo gramy na trudnym terenie z dobrym przeciwnikiem, który nas przewyższa, no to indywidualnie już się nie wybronimy. To. No i wtedy decydują te słynne indywidualne umiejętności, ci, którzy grają na tym fortepianie, tak jak u nas, nie wiem, Marek Citko, tak? Dało mu się piłę i coś robił chłop z tą piłą, tak? Potrafił coś zrobić. No właśnie, no i to jest, wiesz, no piłka jest bardzo prostą grą, prostą dyscypliną, bardzo prostą. Ale jak zaczniesz jej się wnikliwie przyglądać, to się okaże, że tych czynników, które powodują, że wygrywasz albo przegrywasz mecz, jest naprawdę czasami, i to, wiesz, jest bardzo dużo i czasami tak naprawdę nie sposób przewidzieć, który w danym spotkaniu będzie decydujący dla wyniku. Bo czasami jakiś duperel ci zaważy na tym, że tracisz gola i przegrywasz mecz, tak? A czasami nie, a czasami dopiero zdecyduje o tym, że w przeciwnym kierunku, że wygrywasz albo przegrywasz. Tak? No to bardzo, bardzo, bardzo wymagająca dyscyplina właśnie tej pełnej koncentracji przez cały czas, tak? Ogarnięcia jak najwięcej tych czynników, no bo każdy z nich może być najważniejszy w danym meczu. Tak ja na to patrzę przynajmniej. Słuchajcie, bo widzę, że nie ma chętnych do zadawania pytań. Nie wiem w sumie czemu, bo taki człowiek nie pojawia się codziennie. Aż jestem w szoku. Minęło 52 minuty i nie ma chętnych. Chyba Tomasz Łapiński, Sławek, no i ja tutaj tak pokrótce. Tak się fajnie nas słucha, że nikt nie chce zadać pytania. Nie wstydźcie się, kochani, nie wstydźcie się. Tomek nie gryzie, my też. Kapitanie. Ja tylko tak zapytam. Tomek, widzę Legia. I pierwsza myśl. Nie, no, widzę Legia. Pierwsza myśl, no, to nie może być inna chyba niż te 2-3, tak? No to musisz nam, ja wiem pewnie, że parokrotnie już o tym opowiadałeś, natomiast jakbyś był w stanie, bardzo cię proszę w paru zdaniach dla tych starszych, żeby sobie przypomnieli, dla tych młodszych, którzy nie mieli szans, w paru zdaniach, jak to wyglądało tak od rana i co się wydarzyło po, na sam koniec. Jakbyś oczywiście mógł to w takim streszczeniu opisać, bo to jest wynik, który idzie w Polskę od 20 paru lat i myślę, że długo się ta historia nie zatrzyma. To był w ogóle, ja bardzo ciekawie, mile wspominam te dwa sezony, tak naprawdę tych dwóch mistrzostw, ale i w kontekście właśnie tych walki z Legią, tak, z tych czterech potyczek tak naprawdę, tak, no bo przecież w pierwszym sezonie to my, z tego co pamiętam, u siebie zremisowaliśmy, graliśmy wtedy z tą Legią, która grała w Lidze Mistrzów praktycznie, u siebie zremisowaliśmy, na wyjeździe w Legii wtedy w Warszawie wygraliśmy 1-2, tak? Więc tak naprawdę ten pierwszy mecz w Łodzi, to pamiętam, że był zremisowany, graliśmy bardzo dobry moim zdaniem ten mecz. Ja mam takie wspomnienie z tych czterech meczów, że w pierwszym sezonie ten mecz, który powinniśmy wygrać właśnie u siebie w Łodzi, to zremisowaliśmy 2-2, aż 1-1, a z kolei w następnym sezonie, kiedy Legia była no już trochę przetrzebiona w następnym roku, po tej stracie mistrzostwa, gdzie była przetrzebiona i graliśmy u siebie jesienią też, wygraliśmy 1-0, ale moim zdaniem to w tym meczu była Legia dużo lepsza niż w tym rok wcześniej i te wyniki powinny się zamienić tak naprawdę. Czyli w tym drugim mistrzostwie w jesiennym mecz wygraliśmy, który był dla nas dużo trudniejszy. No i sezon zakończyliśmy później tym meczem na Warszawie na 2-3, który już w ogóle był trochę takim kuriozalnym meczem, natomiast ja zawsze, jak wspominam ten mecz, to mi się śmiać chce po prostu, bo to było coś po prostu niewiarygodnego, wydawało się, że ja przyznam się wam, na boisku praktycznie grałem w tak zwanej fazie automatycznej, po prostu, żeby grać, robić to co swoje, każdą poszczególną piłkę walczyć o nią, nie skupiać się na nim, nie myśleć o niczym innym, no bo o czym to można myśleć na parę minut przed końcem, kiedy się przegrywa 2-0, grając na wyjeździe, na Legii, tak? Więc tutaj... Ale to znowu, to zmierzam do tego, co powiedziałem parę chwil wcześniej, że później raptem nastąpił zawód, jeden strzał, jeden gol i się wszystko odmieniło, tak? Bo się woreczek rozwiązał, tak? I w ciągu paru minut padły jeszcze dwa. Zresztą znowu, jak ważne, żeby być skoncentrowanym, jak ważne, żeby gdzieś tam jeszcze zachować jakieś też, no może nie tyle rezerwy, ale właśnie, że pójść za tym impulsem, nie?
że ta odwaga jest właśnie taka desperacka w pewnych momentach, no jest po prostu, no piłka lubi to. Piłka lubi, piłka nie lubi. Pep Guardiola, ja to zawsze chętnie powtarzam, jeśli tam oglądałem ten serial o City, o którymś tam sezonie ich, to on mówi, że po prostu, że piłka to jest odwaga. Jak ktoś się boi czegoś na boisku, to nie będzie dobrym piłkarzem, nie będzie grał w piłkę. No to jest chyba taka teza dosyć, bym powiedział, prawdziwa, bo jednak ci piłkarze, którzy... Wiesz, ja bym chciał tylko, wiesz, bo ja bym chciał dodać, bo wiesz, bo to można różnie rozumieć. Można rozumieć w takim ogólnym ujęciu, wiesz, że wiesz, odważnie na nich, do ataku, ale tą odwagę to można tak samo przełożyć na każdego indywidualnego zawodnika. Na to właśnie chciałem to powiedzieć. To ja robię na boisku. Jeżeli jestem obrońcą, to ja się nie mogę bać grać jeden na jeden z przeciwnikiem, choćby on był lepszy. Nie mogę bać się skrócić dystansu, nie mogę bać się rozgrywać piłki, nie mogę bać się wprowadzać piłkę, bo ja wtedy zawężam opcję partnerowi, tak? No ale to Tomek, to chyba się zgodzisz, że w takim razie ta polska myśl szkoleniowa, może teraz to już się zmienia, ale trochę nas właśnie ogranicza, jeśli chodzi o to ryzyko i podejmowanie decyzji trudnych, teoretycznie. Tak. W sensie relacji, reakcji trenerskiej często. Tak, że no tak, tak, tak. Zbyt impulsywna, zbyt negatywna reakcja na błędy, szczególnie na treningach, bo to są automatyzmy pewne, które później się przekładają też na mecz. Wydaje mi się, że jeżeli piłkarz będzie czuł, że jego każde złe kopnięcie zostanie zjebkę z ławki, no to przestanie chcieć grać. Zacznie się bać. Wcześniej czy później. Jeśli będzie czuł ze strony trenera jakby takie wsparcie i przyzwolenie na pewne rzeczy, no to jest dużo, to jest środowisko, które umożliwia mu odważniejszą grę. A myślisz, że to już na etapie dzieci, szkolenia dzieci, że na przykład trenerzy zabijają w ich kreatywność, że wkładają w jakieś ramy, jakiś chorych taktycznych założeń, zamiast dać im się po prostu kiwać, tak? To trochę też, ale to też, wiesz, ja nie jestem ekspertem od piłki młodzieżowej, natomiast to, wiesz, to są jakby no, pewne etapy szkolenia dzieci, tak? Oczywiście, jeżeli zaczniesz ich wsadzać jakiś kierat w wieku tam paru lat, no to nic dobrego to nie przyniesie, tak? Ale też nie mogą funkcjonować, wiesz, w oderwaniu całkowicie od pewnych zasad, które rządzą taką seniorską piłką. Ja myślę, że tutaj trzeba gdzieś tam poszukać takiego złotego środka, żeby po prostu nie zabić w nich kreatywności, takiej fantazji, chęci zabawy, ale jednocześnie, żeby nie zrobić takiego, wiesz, sowizdrzała z niego, z takiego piłkarza na boisku, który ma w dupie wszystkie założenia taktyczne, gdy będzie miał 18 lat na przykład. No, no może słuchaj, a może przyczyna tkwi w tym, że w tych latach 90., 80. ci chłopcy tłukli na boisku, na skwerkach, na ulicach, na placach zabaw od rana do nocy i tam się wykuwały talenty, tam wykuwała się technika, tak, użytkowa, podstawy i tacy chłopcy, którzy przychodzili do klubu, już najlepsi, to właściwie trenerzy tylko musieli ich wyszlifować, tak, bo oni już podstawy wszystko mieli z podwórek, a dzisiaj te orliki stoją puste, jak nieraz idę sobie przez Łódź, przez jakieś duże osiedla, to chłopy tak jak ja, 40-30 plus, wiesz, grają, a tam dzieciaków nie uświadczysz. No wiesz, no, czasy się trochę zmieniły, to jest troszkę, wiesz, rzeczy, które odciągają dzieciaki od boiska pewnie, no ale to mówię, ja jestem daleki od tego, nie chcę generalizować, tu jest paru, na Twitterze paru ekspertów od piłki młodzieżowej i od każdej piłki, więc ja tutaj nie chcę być wyrocznią, natomiast jakby mi się tak wydaje, że no dzieciaki, wiadomo, to jest, ja jako gówniarz, jako dzieciak spędzałem całe dnie, ojciec chodził grać, no to ja praktycznie od paru lat praktycznie, jak byłem bajtlem, który lewo łapie w pion, to gdzieś tam się o tą piłkę przewracałem z boku obok boiska, a później no to praktycznie każda wolna chwila i to jest ogromny plus tego, tak, tego czasu spędzonego z piłką, zabawy. Na tych nierównych boiskach, tak, że gdzie musiałeś panować nad tą piłką, tak się technikę wyrabiało później. Tak, no ale wiesz, no, ale to teraz nie wymagajmy tego od dzieciaków, że wiesz, no wymagajmy, to byłoby fajnie, żeby one się garnęły, same się pchały na to boisko i spędzały ten czas, ale no, ważne jest to, że ta piramida na dole, czym jest szersza, czyli czym więcej tych dzieciaków właśnie spędza mnóstwo czasu
z piłką przy nodze praktycznie dzień w dzień, no to na bliżej czubka tej piramidy po prostu będziemy mieli więcej dobrych piłkarzy. No, tak, wiesz, taka, oglądałem kiedyś reportaż z Akademii Ajaxu Amsterdam, tak? Niby ta fabryka piłkarzy, jedna z najlepszych w Europie. I tam pokazywał bodajże Frank de Boer, który był, czy Ronald, już nie pamiętam, któryś z braci był dyrektorem tej akademii, i pokazywał, że postawili zwykłą betonową ścianę, tak jak my jako dzieci kopaliśmy o mur, o kamienice, o płoty. I tam ci młodzi piłkarze Ajaxu po prostu lewa, prawa mają takie zadanie, żeby walić w tą ścianę. Najprostsze metody są najlepsze. No tak, no, już to powtarzalność, to są, no, to od tego nie uciekniemy. No, trening jeszcze nie mistrza, jak bardzo banalnie by to brzmiało, no, ale taka jest prawda. No. No, trening, czyli czas spędzony z piłką przy nodze na boisku, gdziekolwiek tak naprawdę, jak najdłużej, no to tylko wtedy jest szansa na to, że po prostu nam się wykluje parę talentów więcej. No ja mam właśnie wrażenie, że problem jest duży w tym, że u nas się nie trenuje dużo z piłką. Właśnie to, o czym powiedziałeś, plus też o tym wspomniałeś, że brakuje jakby odwagi takiej prywatnie, personalnie, u każdego zawodnika indywidualnie przede wszystkim. No, ja już tam kiedyś o tym wspominałem, że też jakby miałem styczność z hiszpańską piłką i tam natomiast wszystko z piłką się robi od dziecka, tak? Można powiedzieć, że się z nią śpi. I miałem okazję trenować piłkę w Polsce, trenować w Hiszpanii i jakby światy, jakbyśmy, no nie wiem, Antarktydę tutaj z Afryką porównali, kompletnie inny świat piłkarski i wcale to nie jest też prawda, że jakby tam zawsze były super warunki, bo też tam się między blokami, kamienicami grało w piłkę na ulicy, na takich kauczukowych boiskach i sztucznych murawach, także to nie warunki tworzą dobrego piłkarza, tylko wydaje mi się, że zaparcie indywidualne. No i brak oczywiście tych rzeczy, które gdzieś tam ściągają cię na bok. No to na pewno. Mamy jeszcze jeden minus, tak? Klimat. No, to też. No bo no, siłą rzeczy no, w okresach tych jesienno-zimowych, no to jednak, wiesz, no to ograniczają się bardzo mocno możliwości czasowe, tak? Teraz pomnóż te parę miesięcy przez kilka lat rozwoju takiego dzieciaka, no to te straty są dosyć duże. No oczywiście są już teraz coraz więcej hal, powiedzmy, tych możliwości do uprawiania, ale mówimy o dole piramidy, o tych dzieciakach, którzy nie zawsze mają dostęp do takich, no, bardziej już, wiesz, łagodniej. To zapaleńcy, prawda? No tak, no o tym mówimy, tak? No, w lato okej, okay, natomiast w zimie no to już mogą mieć trochę problemów. Trzeba tą halę wynająć, prawda? To są jakieś już koszta. No coś w tym jest na pewno. No ja akurat, to tak jak do tej Hiszpanii wracając, no to tam tych zimnych dni, gdzie w piłkę się nie da grać, to chyba nie ma tak naprawdę, a na pewno na południu. Także no może coś w tym jest. Ja pamiętam takie czasy, jak w Łodzi mieszkając jeszcze jako dzieciak, no to pamiętam, że chodziliśmy na Orła i tam się hale wynajmowało, bo tak zimą to ciężko było faktycznie pograć gdzieś w piłkę, chociaż jako dzieci to pewnie, Sławek, ty też latałeś po starych bałtach w śniegu po kolana, także dzisiaj po prostu ta młodzież chyba jest, chyba bardziej delikatna i to też pewnie wpływa, no i też dużo jest rzeczy, które gdzieś odciągają od tej piłki, no. Chociaż myślę, że to na przestrzeni następnych lat może gdzieś tam się zmieni, no. Tak jak tutaj Sławek wspomniał, betonowa ściana kiedyś była bramką, była kolegą do odegrania piłki, była słupkiem, poprzeczką i wszystkim tak naprawdę. Dzisiaj są dobre warunki, ale chęci nie takie same. No ale może to gdzieś tam na przestrzeni lat się zmieni. Miejmy nadzieję, że wykreujemy takiego kolejnego, może kolejnego to jest złe słowo, ale takiego dobrego następcę Tomka Łapińskiego, który w środku obrony przez swoją kadencję w łódzkim Widzewie królował i fajnie by było mieć takiego zawodnika, który miałby nie tylko takie umiejętności, ale też staż, bo dzisiaj to chyba też jest problem, prawda, Tomek, że ci zawodnicy jednak już nie czują tego samego, co w twoich czasach. No, zmienia się wszystko tak naprawdę, począwszy od przepisów, tak, transferowych, więc tutaj jest, no, środowisko się bardzo mocno też zmieniło, no ale no cóż, no. Do mnie i tak jest, wiesz, jeden największy zawsze pretensja w kontekście tego końcowego odejścia do Legii, tak? Więc praktycznie po 13 latach widzę, więc, no ale to mówię, to ja już też nie chcę tego jakoś tam prostować. Nie, Tomek, śmiało, to powiedz może wszystkim, jak ten Grajewski z Pawelcem ci tam, chyba Grajewski ci wypychał z tego Widzewa, tak? Z tego, co pamiętam.
tak, kolanem. Wszyscy wtedy mnie wypychali, tak łącznie z dyrektorem, no bo to wiadomo, bo w klubie nie było pieniędzy, praktycznie to była jedyna szansa, żeby... Przepraszam, że przerwiesz na chwilę, pamiętam słowa Szamotulskiego chyba bodajże, który powiedział, że jak zobaczył cię w szatni Legii, to pomyślał, co ten Widzewiak tu w ogóle robi, tak? No, tak to wyszło, no. Ale mówię, no ja to wielokrotnie powtarzałem, nie chcę tutaj się wybierać, natomiast ostatnią rzeczą, którą chciałem zrobić, to było odejść z klubu, tak? No, ale po prostu zostałem w dużej mierze postawiony pod ścianą, tak? To taki trochę gaz od Mirka Szymkowiaka. Tak, my tu w kręgach widzewskich żeśmy żartowali przez lata, że w ogóle jakaś klątwa jest widzewsko-legijna, że wiesz, w stronę Widzewa, jak ktoś szedł z Legii, no to spoko całkiem, ale w odwrotną stronę to tam raczej nikt wielkiej furory nie robił. No właśnie, no ale wiesz, no Legia jest też specyficznym klubem, zdecydowanie innym w kontekście, przynajmniej nie wiem jak jest teraz w sumie, ale w moich czasach no to był ogromny przeskok, tak, to troszkę takie wiesz, przejście z, nie wiem, trudno to jakoś tam porównać, ale to atmosfera w ogóle, nie, to są dwa różne światy, wchodzisz w bardzo takie, wydawało się, może nie, no, wrogie chyba można tak to powiedzieć, początkowo środowisko dla nas, to podobnie chyba chłopaki z Legii, którzy przychodzili do nas, więc na początku też tam trochę kłopotów było, tak, z kibicami, no problem ze mną był problem taki, że tak naprawdę, że ja straciłem bardzo szybko jakąkolwiek możliwość, żeby się jakoś obronić przed tą wrogością, tak? Czyli możliwość gry po prostu. Ty zagrałeś w Pucharze Ligi, tak? Jeden mecz bodajże. Mecze zagrałem. Trzy mecze po jednym w każdych rozgrywkach, tak? Ja powiem tak kąśliwie, że szkoda, że nie udało się dalej pociągnąć tego piłkarsko, natomiast jako kibic bardzo się cieszę, że kariery w Legii nie zrobiłeś. bo jednak... No dla nas, wiesz, że jesteś człowiekiem, że tak powiem, no legendą, no nie ma co tutaj dużo mówić i... Sądzi, nie głupi, nie wiem, nie zna tych czasów, nie pamięta jak to było w Widzewie wtedy i szkoda gadać. Słucham jeszcze raz, bo ja miałem jakiś jet lag. Nie no, że no, w sensie tak, że ktoś, kto jakby nie zna realiów tamtych... Jakby to trudno to ocenić po prostu. Ja tutaj, Mariusz, widzę, że jesteś i chcesz do głosu dojść, także daj mi tylko sekundkę, ja przeczytam, bo mam tutaj pytanie. Widzę, że nie ma chętnych do zadawania pytań, więc robimy to, Tomek, dzisiaj my. Natomiast ktoś tutaj do mnie napisał na czacie, że tak to nazwę. Jest tu jedna długa wiadomość, ale jest to parę pytań. Mam zapytać pana Tomasza, jak wspomina pracę dyrektora sportowego w Aleksandrowie Łódzkim? Oraz co poza sentymentem zdecydowało, że ją zostawił na rzecz Widzewa? Jak oceni tamtą drużynę w trzeciej lidze? Znaczy wiesz, no, dla mnie to było dosyć spore tam wyzwanie w Aleksandrowie, w Sokole, żeby to ogarnąć, tak? To jest trzecia liga, ja też tam mocno z Piotrkiem Kubką dużo dyskutowaliśmy, to wydawało mi się, że naprawdę, że to ma ręce i nogi, że to no, sama gra wtedy, no, to pamiętam ten mecz na Widzewie chociażby, to pokazało, że nam się udało całkiem niezłą ekipę stworzyć. No w kontekście finalnym już oczywiście przegraliśmy z Widzewem, ale to było naprawdę duże wyzwanie, tak? Żeby no przy dosyć skromnych możliwościach, tak, klubu spróbować sklecić zespół. Ale to mi się podobało tak naprawdę, bo to było fajne wyzwanie, może trudne wyzwanie, ale takie, które jakby wciągało mnie bardzo mocno, nie? Znaczy, co zdecydowało poza sentymentem, że poszedłem do Widzewa, no to tutaj tak jak powiedziałem już tutaj wcześniej, no to jest Widzew, tak? Bez względu na to, jak, co tu się jakby zdarzenia, jakie w mojej historii, moich kontaktów z tym klubem, to jest dalej Widzew w sensie rozumienia, że to jest po prostu mój dom, tak? Ja to tak traktuję. Czyli jeżeli ktoś cię zaprasza do domu, no to nie ma innego wyjścia. To wracasz. No to wracam, tak. No to ja nie lubię patosu, nie lubię jakiejś takiej górnolotności, a to trochę brzmi tak, ja sam jak to mówię, to też się trochę irytuje, no ale jakby brakuje mi słów, które jakby potrafią jakby lepiej
zobrazować tą relację pomiędzy Witewem a mną. Tak? To jak ci brakuje słów, to jest taka oznaka jakby dużego uczucia do klubu, bo z reguły jak ktoś się ciebie pyta, co czujesz do nie wiem, do klubu czy do ukochanej, to często jest ciężko to opisać w słowach, prawda? Takich cywilizowanych, normalnych, opisać to w żołnierskich słowach, dlatego ja też tak jakbym miał powiedzieć, co czuję do Widzewa jako klub, to też miałbym z tym problem, żeby to opisać, no zresztą w domu nieraz nie potrafię tutaj żonie tego opisać, także co jest nie tak z Widzewem, że ten Widzew często jest gdzieś tam, może nie wyżej, ale na pewno no, często na równi, także w pełni rozumiem i fajnie usłyszeć, że jednak są zawodnicy, którzy dzisiaj naprawdę tym Widzewem jeszcze żyją i gdzieś tam w serduszku ten nasz herb bije, to na pewno miło usłyszeć. To ja jeszcze tak tutaj od Dawida Frankowskiego, który też mi zadał kolejne pytanie. Jak byś postrzegł obecny zarząd Widzewa? To ja sobie, może inaczej, już o to pytałem, czy wróciłbyś do Widzewa, więc tego pytać nie będę. Natomiast jak postrzegasz obecny zarząd i drużynę, co o drużynie już po części rozmawialiśmy, i jak zaczęła się twoja przygoda pracy w Polsacie? Znaczy, to może od końca. No w Polsacie to mi się zaczęło bardzo, bardzo prosto. No ja wtedy jeszcze w końcówce chyba za Cacka bodajże to było, gdzieś tam zostałem zaproszony do kanału sportowego, do Kanału Plus, na jakiś jako gość do którejś tam tej ligi niedzielnej. I tam no, się pojawiłem, pogadaliśmy się, ja raptem się okazało, wiesz, to w ogóle się zdziwiłem, w ogóle sam z siebie zaskoczyłem, że się zgodziłem, bo zazwyczaj odmawiałem, w ogóle nie lubiłem tam łazić, a tutaj jakimś dziwnym trafem smoku zadzwonił, więc powiedziałem, że tak, poszedłem i wbrew pozorom okazało się to całkiem śmieszne, w ogóle pogadaliśmy sobie, pośmialiśmy się bez żadnego tutaj stresu, bez jakichś problemów i tak naprawdę to był chyba ten moment, w którym gdzieś tam ja jakby dopuściłem możliwość później, że, no, że mogę gdzieś tam wylądować w tych mediach, nie? Ja, no więc za kilka miesięcy chyba później już w tym kanale coś tam zacząłem gadać, jakieś pierwsze kroki zacząłem takie, powiedzmy, nieporadne robić trochę, no i później po tym roku bodajże w kanale wylądowałem w Polsacie. No i siedzę tam tak naprawdę do dzisiaj, no więc tak to się po prostu jakoś dziwnie ułożyło. Natomiast, żeby było śmieszniej, to wtedy jakby ta praca w Widzewie też troszkę dała mi też trochę podstaw, tak, do tego. Znaczy trochę mnie w jakimś stopniu przygotowała trochę też do pracy już w telewizji, nie? Natomiast co do zarządu, no to wiesz, no to ja się nie czuję na siłach, ja nie mam argumentów do tego, żeby tutaj oceniać pracę ludzi. Ja mogę powiedzieć o drużynie, mogę powiedzieć o tym, co widzę, jak to postrzegam. I już, natomiast jakby no, nie czuję się kompetentną osobą do oceny, tak? Okej, rozumiem. Rozumiem, akceptuję i lecimy dalej. Sławę, przepraszam, jest Mariusz. Mariusz, zapomniałem o tobie. Chciałeś o coś zapytać? Coś tam od tak, siebie? Jestem. Dobry wieczór, panie. Ale bardzo słabo cię słychać, albo ja mam taki problem. Halo, halo? Teraz słychać mnie? No, powiedzmy, że jest okej. Tomek, jak słyszysz? Ja słyszę, ale też tak muszę się wsłuchiwać, przyznam się. Cześć, to coś dziwnego. Dobra, spróbuję trochę głośniej. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Cześć, chłopaki. Fajna audycja, fajna rozmowa. Gratuluję od razu na początku, bo wiem, że próbowano zbombardować dzisiaj ten pokój, ale nie daliście się, także chapeau bas i super. Panie Tomaszu, pytanko takie, czyli mam kilka, tak naprawdę nie wiem, na które się zdecydować, więc może będę się... Na wszystkie odpowiem. Waszą rozmowę. Lata 90. dla mnie, dla wielu widzewiaków, to przede wszystkim rywalizacja Widzewa z Legią, no i dzisiaj też sobie tutaj troszkę tak nawiązujemy do tego, do tej właśnie rywalizacji przy okazji piątkowego meczu. Ja też taką inną rywalizację tutaj zauważyłem i chciałem się o to zapytać, to znaczy Tomasz Łapiński i Jacek Zieliński, dwaj najlepsi stoperzy, obrońcy polskiej ligi tamtych czasów, lat 90. Często słyszało się, tak można było wyczytać również w prasie, że no, na boiskach ligowych pan w Widzewie, Jacek Zieliński w Legii, no super, ale jak razem w reprezentacji, to tak nie do końca. No i właśnie chciałem się zapytać, jak pan to ocenia, jak wyglądała wasza współpraca na boisku, ale też poza boiskiem, czy żeście sobie wbijali szpileczki, rywalizowaliście ze sobą, czy raczej takie
koleżeńskie stosunki panowały. To jest cała historia medialna chyba mocno rozdmuchana przez ówczesne media. Natomiast my z Zielkiem, prawda, rzeczywistość wyglądała tak, że my praktycznie w kadrze też sporo meczów zagraliśmy, bo tam oczywiście najpierw była gadka, że do prezentacji, że nie możemy ze sobą grać, a później się okazało, że raptem tych meczów sporo rozegraliśmy razem. Mało tego, my praktycznie utrzymujemy kontakt do dzisiaj, jesteśmy bardzo blisko, ja z takich tych byłych relacji z moimi kolegami, z piłkarzami, to Zielek jest jednym człowiekiem, jednym z tych, z którymi chyba najczęściej się praktycznie gdzieś tam mam okazję. Chyba wędkarzy, prawda? Zapaleni wędkarzy. No to też, tak? Ale to wiesz, no, wędkarstwo to jeden aspekt, ale my się, już nawet będąc w Legii, to też bardzo często jakby byliśmy, bo my jesteśmy sobie bliskimi ludźmi, tak? I to zostało tak naprawdę po karierze, nawet potrafimy ze sobą gadać tak, jak rzadko się faceci między sobą porozumiewają, więc to jest dla mnie też taka wartość dodana. I już tak, no, zawsze Zielek w samych superlatywach mogę o nim mówić jako i o człowieku, jako o piłkarzu w ogóle. Bo teraz oby tam też dobrze mu życzę. Może nie w piątek jako dyrektorowi sportowemu, ale już po piątku jak najbardziej. Tak, to jeszcze właśnie dalej w kontekście tutaj reprezentacji chciałem się zapytać, jak pan to postrzega, ponieważ zauważyliśmy od tych lat 90., że reprezentacja poszła jakby poziomem lekko w górę, no też nie ma co tutaj piać zachwytu, no ale powiedzmy, że jest, wydaje się być silniejsza niż te reprezentacje Polski lat 90. Natomiast właśnie piłka klubowa w drugą stronę, tak? No widzę, ale Legia, rywalizowaliście z najlepszymi w europejskich pucharach. Z czego to wynika? Jakby dla mnie to jest dosyć proste, tak? W dużej mierze. Proste, bo po prostu najlepsi piłkarze wyjechali z kraju, a na kadrę przyjeżdżają. To jest, dla mnie to jest ewidentnie jakby no, po prostu jak 2 plus 2 to 4, tak? No, jak inaczej na to spojrzeć? Są w lidze, w klubach mamy słabszych piłkarzy, bo ci lepsi są za granicą po prostu, więc w związku z tym te możliwości w pucharach europejskich też spadły. Wtedy, w tamtych naszych czasach, jakby jednak dużo większe grono dobrych piłkarzy było jeszcze w kraju, tak? Teraz są jakoś... Rynek wewnętrzny nie istnieje, prawda, Tomku? Rynek wewnętrzny w dzisiejszych czasach praktycznie nie istnieje w Polsce. Tak, no spójrzmy, no, wyjeżdżają dzieciaki praktycznie za granicę, tak? Które 3 razy kopną dobrze piłkę, ale dobrze rokują i po prostu już uciekają, tak? I to jest, no, taka jest różnica. Te proporcje się mocno właśnie zmieniły w tym kontekście, tak? Wtedy kadra grała trochę słabiej, no bo wtedy szkolenie też jakby... Przygotowanie do gry w kontekście reprezentacji, no to jest dosyć znowu złożony temat, tak? Ale było inne, tak? Wracają piłkarze, którzy są teraz za granicą, którzy są przygotowani, przystosowani do innego sposobu funkcjonowania w drużynach. I to się być może też przekłada właśnie na reprezentację. No wtedy było sporo takiej samowolki, sporo takich trochę entuzjazmu, mało było takich rygorystycznych przesłanek, pewnych zasad, z którymi się łatwiej było posługiwać, tak? To przy kadrze w tych miejscach, gdzie mamy problemy, to też to chwilami widać, tak? Dobrze, to ja jeszcze chciałem teraz temat ostatnich dni, tygodnia, można powiedzieć, w Widzewie też taki mocno, mocno gorący, chociaż tutaj u nas jest bardzo wiele zapalników, gorących tematów, ale Rafał Augustyniak, zdeklarowany Widzewiak, kibic i tak dalej, nagle tutaj transfer do Legii Warszawa, no i może się tak wydarzyć, że w piątek wyjdzie na boisko. To defensywny pomocnik, no ale ponieważ teraz problemy kadrowe w Legii również w defensywie, więc może będzie grał, będzie musiał grać na pozycji środkowego obrońcy. I pierwsze takie pytanie, jak Tomasz Łapiński to ocenia? No ja wiem, że pan przeszedł do z Widzewa do Legii, był pan zmuszany jakby i chciałem się zapytać właśnie, jak pan ocenia takie przejścia, gdy piłkarz deklaruje tutaj miłość, wielką sympatię do klubu, a za chwilkę no, przechodzi do drużyny, gdzie no wiadomo, że między tymi drużynami, delikatnie mówiąc, nie iskrzy, a wręcz jest kosa, tak? Także jak to, jak pan to ocenia? I za chwilkę jeszcze drugie pytanie zadam w tym samym kontekście. Czyli ja bym bardzo jednak mimo wszystko dążył do tego, żeby
w stosunku do piłkarzy, jakby, żeby troszkę innymi kryteriami jakby oceniać. To nie jest tak, że tak jak powiedzmy, że z kibicem, który jest raz kibicem Legii, raz kibicem Widzewa. No, to są często młodzi ludzie, którzy muszą myśleć też o tym, żeby gdzieś tam utrzymać rodzinę, zarabiać jakieś pieniądze. Mają takie, a nie inne możliwości pewnie przy zmianie klubu. Nie sądzę też, żeby Augustyn, jak ja tutaj wybierał między dziesiątkami klubów, pewnie Legia była jednym z niewielu opcji, które miał do wykonania. I ja jestem zawsze zwolennikiem jakby skupiania się generalnie na tych pozytywnych rzeczach, tak? Był piłkarzem Widzewa, sporo meczów, które były fajne w jego wykonaniu. Ja bym się skupiał na tym, no to jakie decyzje podejmował później, że poszedł do Legii, no to już jest jego sprawa i koniec. I nie mnie to oceniać, tak? Ja nie mam podstaw do tego, żeby znowu mieć, no, rozkazywać, no, kim ja jestem, żebym mam mówić, czy on ma iść do Legii, czy gdzie indziej, tak? No tak, ale jako kibice chyba mamy prawo być rozgoryżeni. Znaczy, jako kibice macie prawo jakby pewnie oczekiwać od niego pewnych rzeczy, tak? Ale to jest, wiesz, oczekiwanie pewnych rzeczy, że zrobi coś innego, nie zaprzecza akceptacji jego wyboru. Ja bym, wiesz, chciałbym, żebyś nie poszedł do Legii, żebyś był w Widzewie, no ale sorry, Jem, no, bo ja już rozumiem, że dokonałeś takiego, a nie innego wyboru i ja to akceptuję. No innej drogi nie ma. No co? Jaka jest inna droga? Ale zgadzasz się z tym na przykład, że taki wielbłąd słowami Tomaszewskiego, powiem teraz, zrobił na przykład Mączyński w Wiśle, gdzie siedział w Lidze Plus Ekstra i powiedział, że nigdy do Legii nie pójdzie, po czym poszedł i może to jest taka przestroga dla młodych tych ludzi, którzy zaczynają przygodę z piłką, żeby nie deklarować się jako kibica. Jeżeli już się deklarujesz, no to niestety trzymać to. Zanim się coś powie, żeby myśleć w ogóle. O, i to są bardzo dobre słowa. To są bardzo dobre słowa. Tak, ja jeszcze tutaj tak sobie drugie pytanie w tym kontekście Rafała Augustyniaka. Tak jak mówię, może się zdarzyć tak, że wystąpi on na pozycji środkowego obrońcy, no i teraz przyjęcie na Widzewie może mieć ciężkie, prawda, bo tu kibice raczej pewnie, tak przypuszczam, dadzą mu do zrozumienia, no, że nie akceptują tego, że przeszedł on do Legii Warszawa, chociaż no, widzewscy kibice różnie też reagują na byłych piłkarzy, często też są witani od razu brawami. No zobaczymy, jaka będzie reakcja trybun w piątek, ale pytanie moje jest takie, czy no, na tej pozycji trzeba zachować koncentrację, prawda? A teraz chciałem się zapytać, czy miał pan taką sytuację właśnie w swojej karierze, że gdzieś te trybuny mocno przeszkadzały? Jak to na pana działało? Czy jak ziali nienawiścią z trybun, to bardziej motywowało, czy właśnie przeszkadzało, plątało nogi na boisku? To są dwie jakby rzeczy tak naprawdę. Wiesz, bo trzeba rozróżnić jeszcze dwie sytuacje. Wtedy, kiedy zioną nienawiścią kibice drużyny przeciwnej, to jest akceptowalne. To był, przyznam się, standard tutaj. Myślę, że na boisku na nikogo to tam nie działa. Ale gorzej jest, kiedy swoi kibice ci dają, wiesz, w kość, tak? A takie sytuacje też bywały, tak? W różnych momentach. Więc to jest dużo trudniejsza, dużo bardziej deprymująca sytuacja. To tam o Belgii, ze strony przeciwnika, no przyznam się, że nigdy nie zdarzyło mi się, żeby to jakikolwiek wpływ na mnie miało. Czy podejrzewam, że z innymi piłkarzami tak samo. To byliśmy przez tego przyzwyczajeni, tam jakieś przyśpiewki ze strony drużyny przeciwnej, kibiców. No, nie robiły żadnego wrażenia. To żadnego wpływu, moim zdaniem, na grę nie miały, tak? Dużo ważniejszy, moim zdaniem, dużo większy wpływ jednak ma doping własny kibiców. Więc teraz będzie pytanie, jak Rafał Augustyniak do tego podejdzie. Czy wciąż widzewiaków traktuje jak swoich, czy już nie? No bo jeżeli tak, to tak w takim razie mamy małą podpowiedź tutaj od pana, że jeżeli traktuje widzewiaków jak swoich, no to bardziej go to zaboli, jeżeli dostanie trochę od nas po uszach. No a to wiadoma sprawa, no, że my zrobimy wszystko jako kibice, żeby pomóc drużynie, żeby widzew... No właśnie, ja mówiłem o tym, o wpływie właśnie swoich kibiców, mam na myśli, że to jest niebagatelny właśnie atut, tak? Dużo większy, dużo bardziej praktyczny, dużo bardziej wspierający niż napieprzanie przeciwników. No.
Właśnie. Ja zamieniam się teraz w słuch. Widzę, że tutaj Marek się też zgłosił do zadania pytania. Zamieniam się w słuch. Fajna audycja. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dobry wieczór, Marek. Tak jak Mariusz tutaj wspomniał, oddajemy Ci głos i słuchamy. Dobry wieczór. No, pan Tomasz też jest moim idolem z lat dzieciństwa, więc fajnie, że mogę zabrać głos, zadać pytanie. To trzy pytania takie mi się nasuwają. Z kim panu się najlepiej grało w drużynie? Jakie mecze były dla pana najważniejsze poza 3-2 w Warszawie? I trzecie pytanie o książkę. Czy fabuła to jest zupełna fikcja, czy lekko jakoś oparta na faktach? Może bardzo dużo oparta na faktach? Jak to wygląda? I czy będzie kolejna książka? Dzięki. Dobra, to znowu od końca spróbuję. Nawet jeżeli będziesz mi przypominał zaraz poprzednie pytania, jak się rozpędzę, to książka jest zupełną fikcją, która jest oparta na drobnych prawdach. Tam jest mnóstwo postaci gdzieś tam zakamuflowanych w jakichś fragmentach, w jakichś takich pewnych nawykach, pewnych zdarzeniach. Tam jest w otoczeniu tej całej fikcji jest sporo wbrew pozorom prawdziwych takich drobnych elementów. Tak? Ja mnóstwo rzeczy tam, mnóstwo postaci nie wymyślałem, tylko brałem fragmenty ze znanych mi ludzi i gdzieś tam to tylko robiłem z tego taką mieszankę, że praktycznie nikt nie jest do rozpoznania. Aż specjalnie z pewną premedytacją to robiłem, więc tam jest sporo rzeczy prawdziwych, tam jest sporo zdarzeń, które rzeczywiście miały miejsce, tak? w tej historii, tylko tutaj zmienione zostały jakieś tam konteksty, powiedzmy. Tak? Więc tak wygląda. Książka następna będzie i to będzie, myślę, że taka dosyć fajna dla kogoś, kto jest zainteresowany gdzieś tam takimi wspomnieniowymi rzeczami, bo tutaj to będzie taki, tak jak powiedziałem wcześniej, ten zbiór esei, zbiór takich tekstów dotyczących właśnie też tej piłki, tego czasu w piłce, kiedy ja grałem. Tam będzie, no, ale będzie też trochę współczesnych rzeczy, bo będą rzeczy, będzie też sporo, cały jeden artykuł będzie poświęcony temu Widzewowi w trzeciej lidze właśnie, czy Frankowi, który w tych czasach mistrzowskich, no tam sporo takich krótszych tekstów dotyczących właśnie tej historii, więc to też się powinno, mam nadzieję, że jakoś w tej przestrzeni parę miesięcy chyba powinno się to ukazać, więc ta książka będzie. A tytuł poznamy? Z pamięci. Okej, okay, super, dobra. Pamięci, taki na dzisiaj jest taki przynajmniej jeszcze pomysł, mam nadzieję, ale raczej mi się wydaje, że to się raczej nie zmieni. Nie? Więc to się za chwilę zadzieje. Drugie pytanie to było... Były pytania o najważniejszy mecz w karierze, oprócz tego 2-3 w Warszawie i z kim najlepiej się panu grało. Drugi ważny mecz... Znaczy to przychodzą mi tak na szybko, przyszedł mi w pierwszym momencie, przyszedł mi, no w kontekście Widzewa, to przyszedł mi mecz z Legią po Eintrachcie. To ja wielokrotnie o nim mówiłem i to akurat w kontekście kibicowskim. To jest chyba taki ewenement na skalę naprawdę wpływu trybun na zawodników. To dla mnie to jest nigdy większego wpływu trybun na drużynę nie odczułem jak w tym meczu, po tym meczu. Pamiętasz te brawa, Tomek, jak wyszliście na rozgrzewkę, te brawa, to był chyba pokaz największego widzewskiego charakteru ever. Dobra, to tak, to brawa, ale to wiesz, brawa to było to jedno, ale bo zazwyczaj przecież jakby wychodziliśmy na rozgrzewkę, to tam na trybunach prawie, że nikogo nie było jeszcze, tak? Mało było ludzi, tak? A wtedy ja, przynajmniej tak pamięć podpowiada, tam było co najmniej chyba z pół stadionu już zapełnione. Tak, było full ludzi, faktycznie. Było bardzo dużo, jakby duża różnica była od takiego codziennego meczu, powiedzmy, nawet od meczu z Legią, żeby na tak, bo pół godziny, no, umówmy się, tak, kibicowsko to jest jeszcze morze czasu do startu meczu, tak. Często jest, że trybuny zapełniały się no, w miarę na kilkanaście minut przed końcem, przed początkiem, przed gwizdkiem tak naprawdę. A wtedy naprawdę dużo wcześniej było bardzo dużo kibiców. No i to ten aplauz na stojąco, te brawa, to naprawdę to coś takiego, no, coś niesamowitego, tak? Coś niesamowitego. Nie zdarzyło mi się nigdy więcej nic takiego w takiej relacji, takiego wsparcia, takiego wymiernego, powiedzmy, psychicznego. No tak. I wasza gra też fenomenalna wtedy w tym meczu. No i tak, no i dobre zwycięstwo też, to się wszystko zgrało akurat, no na szczęście dla nas wtedy, nie? Po tym fatalnym wyjeździe do Frankfurtu. No ale
Więc tak, to był ważny, chociaż na, szybko zaraz mi pamięć odpowiada od razu, no dobra, a finał Igrzysk Olimpijskich, tak już, tak wiesz, to są takie dwie rzeczy, które mi od razu nasuwają się. A Brent był w Kopenhadze? No Brent, no widzisz, no to jest trochę tych spotkań, tak, które można by było gdzieś tam tutaj tak poupychać, to są bardzo ważne mecze, ale ja mówię w kontekście takiego wrażenia, to tak jak powiedziałem, no to jest pierwsza myśl, pierwszy takie, co mi się nasunęło, to ta mecz z Legią. No ta flaga, która dzisiaj wisi pod zegarem You Never Walk Alone, no to wtedy to naprawdę miało wielką moc. No, to więc tak, natomiast z kim mi się najlepiej grało? Znaczy, to jest trudne pytanie, bo to wiadomo, ja powiem inaczej, najlepiej mi się grało z Widzewem w tym pierwszym sezonie mistrzowskim. Wtedy, kiedy my graliśmy bez ławki, ja mam wrażenie, że to był, mi się nigdy tak dobrze w piłkę nie grało, jak w tamtym sezonie. W kontekście takiego funkcjonowania w zespole, w którym naprawdę trudno było coś maszyny. Tam... Tak? Maszyny. Łatwo grało, nie było problemów z rozegraniem. Ja na przykład zawsze nienawidziłem takiej sytuacji, kiedy ja wprowadzam na przykład piłkę z tyłu i ja nie mam z kim grać. Jestem zmuszony do lagi, jakiejś takiej długiej pały gdzieś tam, żeby nie popełnić błędu. Ja nienawidziłem takiej gry, tak? A ten sezon mam wrażenie, że to jest sezon, w którym my jako drużyna funkcjonowaliśmy tak dobrze, że ja nie miałam takich problemów. W drużynie, we wszystkich latach, w których grałem w Widzewie, zawsze był ktoś, kto na przykład się chował od gry. Bo nie chciał, bo w danej chwili uważał, że dobra, nie, bo teraz, bo tu jest co niebezpiecznie, bo można stracić, a to się gdzieś tu się zabunkruje, się schowam, żeby a graj z kim innym, to, a ja za chwilę się tu podłączę, pomogę. Zawsze, w każdym sezonie było, jak czym więcej takich ludzi było, tym gorzej graliśmy jako zespół oczywiście, tak? Natomiast w tym jednym sezonie wydaje mi się, że to był taki sezon, ja nie przypominam sobie takiej sytuacji w ogóle. Ja tam nie miałem... Historyczny sezon, niepokonani byliście, kurczę, no przecież to jest dzisiaj tak. Praktycznie abstrakcja, żeby jakaś drużyna tego mogła dokonać. Tak, wtedy nie przegraliśmy meczu, ale to właśnie to była przyczyna, dla której nie przegraliśmy meczu, bo wszyscy chcieli cały czas grać, tak? Zawsze była opcja. Zauważ, że jest jedna prawidłowość tego sezonu, że Marek Kuniarek, który wtedy został królem strzelców, do dzisiaj jego dorobek bramkowy nie został pobity przez żadnego króla strzelców. No, to tam przyznam się, że tego to nie wiedziałem. Nie śledzę statystyk. Ale ja mówię, ja mówię o swoim wrażeniu, tak? Mówię o swoim wrażeniu i to jest, wiesz, no ja grałem trochę tych sezonów w klubie i ja wiem, jakie były problemy, tak? Wiem, z czym trzeba było sobie radzić, jakoś tam omijać, jakoś kombinować, żeby tego nie było widać, żeby to przynosiło jakąś korzyść drużynie, tak? A tamten sezon to był samograj. To był samograj, tak? I to, no pamiętajmy, no wtedy graliśmy praktycznie gołą jedenastką, to jeszcze był ten Widzew przed wzmocnieniami tam legijnymi, czyli Radka Michalskiego, Maćka nie było, Pawła Wojtali, Dębiny. Z Pogoni trzeci bodajże, tak? Na ten sezon. Tam no, to był no, skład, teoretycznie wydawałoby się, że dużo słabszy od tego rok później. A ja i tak no mam... tylko Jaskulski z Pogoni Szczecin chyba wtedy was wzmocnił, nie? Z tego, co kojarzy. Tak mi się wydaje, ale ja już też nie jestem w stanie jakby tak szczegółowo wszystkiego od składu i nazwisk jakby odwinąć, ale to jest do zrobienia, to jest 5 minut. A zgodzi się, że podwaliny po tą drużynę jednak zrobił Władysław Stachulski, świętej pamięci? Wiesz co, tak, chociaż wiesz, no Franek obejmując nas jeszcze w końcówce wcześniejszego sezonu, to jednak dużo też zmienił, tak, tutaj nie ma o czym gadać. No press przede wszystkim, Tomek, press. Sposób innej gry, no wiesz, no znaczy kadra też się zmieniła, bo z tego co pamiętam też, to widzisz, Rafał Siadaczka wtedy przyszedł też, bo wtedy wcześniej go wydaje mi się, że nie był, on przyszedł wtedy już za Franka, więc tam troszkę zmian. Jak Citko też chyba wtedy już przyszedł za Franka. Też już był wtedy w lato, nie? Więc jakby kadra się zmieniła, ale zmienił się też bardzo mocno sposób gry jednak, nie? To i to wiesz, Franek to bardzo szybko zrobił, to było kluczem tak naprawdę, bo on nas przejął tam, nie wiem, parę, 5-6 meczów chyba przed końcem ligi, za chwilę krótki okres przygotowawczy w lecie i odpalaliśmy już wrotki na następnym sezonem. I są tutaj wcale... Ja pamiętam, jak go Grajek przedstawiał w tym słynnym oknie klubowym po którymś z meczów i tą łamaną polszczyzną Franc tutaj się witał z nami, z kibicami, to wtedy każdy się zastanawiał w ogóle, co to za trener, a później okazał się jednak
naszą jedną z największych legend, tak? I mam wrażenie, że ten pressing, który wtedy on wprowadził, który wtedy w Polsce był mało znany, i ta wymienność też pozycji, tak? Na przykład z Rafała Siadaczki zrobił bocznego obrońcę, tak? To były takie te nowości. No i byliście mega przygotowani fizycznie, odnoszę takie wrażenie. On nas, no też też Franek miał bardzo... Niemiecka solidność. A tak, Ordnung. Więc inaczej pracowaliśmy za niego. Zmienił charakter jakby pracy. Pracowaliśmy krócej, ale bardzo intensywnie. To naprawdę na takim dużym poziomie, że ale to ważne, że my to szybko załapaliśmy, o co jemu chodzi na boisku. A ważne, jakby nas, dał nam szansę i możliwości, żeby fizycznie temu sprostać, tak? A ja chciałem się zapytać, czy przepraszam Marek, bo widziałem, że odmutowałeś mikrofon, oddaję ci głos, tylko zapytam jedną rzecz. Czy było przekonanie w tym mistrzowskim sezonie, kiedy nie przegraliśmy żadnego meczu, było przekonanie w szatni mimo braków kadrowych, że nikt was nie zatrzyma, że jesteście w stanie zrobić to mistrzostwo bez przegranej? Czy to po prostu tak wyszło spontanicznie? Czy jednak w szatni się o tym mówiło, że jest na to duża szansa i czuliście wewnętrznie, że to zrobicie? O pierwszym sezonie, tak? O tym pierwszym mistrzostwie? Tak. Znaczy, wiesz co ty, tam się nikt o tym nie, nikt się nad tym nie zastanawiał. Wychodziliśmy i graliśmy. Przecież wtedy to była też, w klubie były cały czas pieniędzy nie było. My zrobiliśmy tego mistrza wtedy, kiedy nam nie płacili. Bardzo duże zaległości były finansowe, tak? Więc to było cała, tam nikt nie gadał, nikt nie kombinował, że a nie, to musimy dotrzymać tą serię do końca, żeby nie przegrać. My po prostu wychodziliśmy na każdy mecz i graliśmy w piłkę. Nie było żadnej gadki. Jak to było, Tomek, kasa do dzisiaj dla was na tym słynnym rondzie w Łodzi krąży. Tak, ta transza słynna, która ma dotrzeć. No, ciekawie było bardzo, to był bardzo taki specyficzny. To inaczej, to ja zapytam, jeśli to nie jest tajemnica, to najdłuższy czas bez wypłaty? Oj nie, to już nie pamiętam, to było, słuchaj. To aż tak dużo było, że nie pamiętasz, tak? Tak dawno to było, że wiesz, że tam... No, znaczy to nie było też tak, że nam nic nie płacili, nie? Jakieś tam resztki takie, żeby że z głodu nie umieraliśmy, to też... Wtedy pewnie by się nie udało zrobić tego mistrzostwa, ale jakieś tam pieniądze były, no ale no, zaległości były ogromne. Oni jakieś tam parę procent nam wszystkim płacili z tego, co mieliśmy obiecane, a już nie mówię o premiach za mecze. Tak? To był największy problem, bo tutaj ten dług cały czas rósł, tak? bo tu laliśmy wszystkich równo przecież. Tak? A jak postrzegasz z perspektywy czasu Grajewskiego i Pawelca? Bo oni tak, nie wiem, w moich oczach jako kibica takiego, wiesz, młodego, oni się kreowali na takiego złego policjanta i dobrego policjanta. Pawelec to niby był ten, który chciał sukcesów, który chciał transferu, który chciał wielkości Widzewa, a Grajewski to ten racjonalista, który ciągle mówił, że nie ma kasy, że wszystko musi kosztować, że wszystko musi być poukładane i tak dalej. A jak to z twojej perspektywy wygląda dzisiaj po latach? To dokładnie tak wyglądało, ale to też jest to jeszcze duże znaczenie do oceny jest jakby sposób relacji, tak? Który prezentowali obydwaj, tak? Pawelec był, wiesz, człowiekiem na poziomie, z którym można było normalnie porozmawiać, a Grajek, no to wiesz, no wiecie jak Grajek, tak pewnie do dzisiaj jeszcze, jak udziela wywiadu, jaka jest z nim gadka, no. Jest no, takim specyficznym człowiekiem, z którym się trudno rozmawia, który nie wzbudza sympatii, więc on tak naprawdę... No, też w drużynie także nie cieszył się po prostu sympatią, poprzez to, jak się też zachowywał, tak? No, bo to jest jakby oczywiste. Więc z Pawelcem jakby tutaj te wspomnienia są dużo, dużo lepsze, dużo wyższe. No też oczywiście, no, co dzisiaj krąży, to nikt ci tyle nie da, ile Andrzej ci obieca, więc to jest to powiedzenie żartobliwe, krążące, tak? Więc cóż, no, tak było, no. Był dobry policjant, był zły policjant, był dobry prezes i zły prezes, tak? A myślisz, że jeżeli by wtedy wytrzymali jeszcze jeden rok i trochę jakoś, nie wiem, no finansowo dosypali, jakby się zrobili kolejny awans do Ligi Mistrzów, to ten, nie wiem, może dzięki temu ten Widzew by był dzisiaj w zupełnie innym miejscu? Wiesz co mogłoby być, tak hipotetycznie mogłoby być taką rzeczą, która, ale tu też ja, wiesz, mi się trudno wypowiadać na ten temat, bo ja nie znam jakby, wiesz, drugiego dna, tak, nie wiemy, jakie były ustalenia między nimi, jak przy transferze zagranicznym, myślę tu o Citku, o wyjeździe Citka tam powiedzmy do zagranicy, tak, do Anglii, jeśli by pojechał, no to wiesz, no to już byłyby nam ogromne pieniądze, jeśli by, no bo nie śmiem bo nawet... Chodziło chyba nawet 5 milionów funtów wtedy, coś takiego, takie sumy krążyły. Bardzo duże pieniądze. Tylko pytanie, ile z tego by trafiło do klubu, tak? No bo wiadomo, że właśnie.
że tam gra ekipa Velez by tam, no to jest zrozumiałe, że sporą część by z tego wyciągnęli, tak, bo pompowali pieniądze do klubu przez wiele lat, więc to jakby też im się należało, ale przy tak dużej kwocie, no byłaby szansa, że wiesz, że w klubie można by było poprostować to i spróbować, wiesz, ciągnąć to dalej, tak? Dalej budować. A jak wspominasz Ludwika Sobolewskiego, bo ty jednak widzę, przyszedłeś jako młody chłopak i na pewno miałeś jakieś tam relacje ze świętej pamięci naszym legendarnym prezesem, jak go wspominasz w ogóle? Ja wspominam go, wiesz, dobrze, natomiast ja miałem dosyć krótki okres z nim, bo ja przychodząc do klubu, to on już nie był prezesem. Prezesem był Wiesław Brzozowski, jak ja przychodziłem do klubu, on mnie ściągał. Więc później był taki moment, przy tym momencie, jak my bodajże spadliśmy do piętro niżej, tak? To wtedy Ludwik wrócił. Wtedy Ludwik był... Ja nie wiem, czy to był jakieś ze 2 lata, wydaje mi się. To był też ten moment wtedy, kiedy tak naprawdę... przy awansie zaczęli się pojawiać właśnie i Pawelec, i... No bo to był ten okres transformacji w całym kraju i wtedy właśnie Ludwik przyprowadził do klubu tych 3 panów, tak? I Smart Coast tam bodajże trzeci był, tak? Tak, dokładnie. Więc ja z Ludwikiem Sobolewskim no miałem kontakt z siłą rzeczy. Ja wtedy byłem jako tam młody gówniarz, ale gdzieś tam w Radzie Drużyny się tam pałętałem przy tych paru starszych, nie wiem, wepchnęli mnie, więc tam parokroć chodziliśmy na jakieś rozmowy. Więc, no wiesz, no ale to jest specyfika, wiesz, no w tamtych czasach też cały czas wszystkie kluby borykały się praktycznie, wiesz, z ogromnymi problemami, żeby jakoś poustawiać, znaleźć odpowiedni sposób funkcjonowania, tak, i to dzięki chyba, myślę tutaj Ludwikowi Sobolewskiemu, to my też przeszliśmy przez to w miarę płynnie i bez jakichś większych perturbacji. Dobrze, to Marek, widzę, że tutaj czekałeś dłuższą chwilę, jeśli masz jakieś pytanie jeszcze tutaj do Tomka Łapińskiego, to zapraszamy, a jeśli nie, no to poruszymy na koniec, myślę, jeszcze parę kwestii z tym meczem piątkowym i myślę, że za jakieś 20 minut będziemy powoli kończyć, bo umawialiśmy się na godzinę, wychodzą 2, no jak to na Widzewie? No właśnie. My też, Tomek, na rondzie jesteśmy. No, krążymy, tak. Marek? To jeszcze jak jesteśmy w tych latach 90. to jeszcze refleksja do tego, co mówił Zizu parę minut temu, to bo mówił, że Koniarek strzelił tyle bramek i potem go nie pokonał, to przypomnę, że widzę w 96 roku zdobył 88 punktów i mimo, że Ekstraklasa przez kilka lat miała więcej meczów, bo było 37, to nawet jeżeli był tam podział punktów, to i tak nikt się nawet nie zbliżył do tych 88 punktów. Też była mowa o tym, że widzę, gdyby zdobył kolejne mistrzostwo, to by grałby w lidze mistrzów, to byłoby lepiej. No, problem wtedy był to, że graliśmy wtedy już po 2 mecze, tak? Były te wicemistrzowie, trafiliśmy na Fiorentinę chyba, tak, że już pamiętam, w 97 roku, najpierw było Neci Baku, potem Fiorentina, to już były takie trochę no, wysokie progi. A pytanie do pana Tomka, jak wspomina zimowe przygotowania w turniejach halowych w Niemczech? No, to było, ale to wiesz co, to też trzeba rozgraniczyć. Te przygotowania na te zimowe turnieje w Niemczech przed Frankiem i w trakcie Franka, bo to były parę różnych rzeczy. Bo za Franka to było wesoło oczywiście, bo ten Franek praktycznie on nie traktował tego jako rozpoczętego okresu przygotowawczego, więc tam była tak naprawdę zabawa. My się tam wygłupialiśmy, traktowaliśmy to jako taką rozrywkę, tylko wszyscy się bali. Ja pamiętam, przepraszam Tomek, że ci przerwę, ja pamiętam, że chyba kiedyś w jakimś turnieju halowym w Niemczech, te słynne transmisje na DSF, jak tutaj żeśmy oglądali wszyscy w Łodzi, i w jakimś miejscu chyba Grajka, w jakimś meczu chyba Grajka syn nawet do bramki wszedł, coś mi się kojarzy. Wiesz co, tego to nie pamiętam, nie wiem, znaczy ja pamiętam lepsze wspomnienie z tych obozów, to było za Franka, bo przy którymś wyjeździe właśnie spaliśmy w hotelu, gdzie tam wieczorem po meczu sobie tam trochę posiedzieliśmy, wytruszyliśmy tam jakieś piwko, wygłupialiśmy się w jednym z pokoi i rano recepcjonistka zawołała Franka ze skargą, że tutaj na dachu obok, dach niższej partii w hotelu, że są jakieś, leży jakaś pościel, nie? I Franek się okazał, Franek robił pościel i mówi, co was popierdoliło? Mówi, na dachu spaliście?
nie mógł dopytać, kto wypieprzył, kto ciągnął nas, traktował to jako taką zabawkę, kto wywalił tą pościel właśnie przez okno na dach tego sąsiedniego budynku. To była zagadka oczywiście, której przez 20 lat praktycznie się nie dowiedział, aż na tym jubileuszu właśnie, którymś jak byliśmy teraz, parę lat temu na Widzewie, jak się spotkaliśmy, to przychodzi i mówi, wiem, kto wypiernolił tą poduszkę. Mówi, że po 20 latach się wreszcie dowiedział, że to Marek Szymański wywalił. Nie? A kto był największym jajcarzem wtedy w szatni? Piotrek Szarpak? Szpaku, tak. Wydaje mi się, że tak. No, Szpaku takie radyjko trochę, tak? Nadawał cały czas, gęba mu się nie zamykała. Z Franka sobie jaja robił. To też jest takie specyficzne rzecz, bo wiesz, na boisku Franka się wszyscy na treningu się go bali, wszyscy jak na palcach, na każde skinienie palcem, jak warknął coś, to zaraz się cisza i wszyscy się go bali. Natomiast po treningu, po wejściu do szatni, do klubu w ogóle w budynku, to Szpaku przecież pierwszy był do darcia łacha z niego, się podśmiewania z niego jakiś tam, nie wiem, z garderoby czy coś tam sobie wymyślał. A Franek się sam się z tego śmiał też, tak? Więc też to jakby ta relacja się dosyć mocno zmieniała pomiędzy tym, jak wyglądała na boisku, a jak w szatni już po treningu, tak? Więc tak też dosyć chyba... Ale szczęsny chyba jak przyszedł do nas z Legii, to jak na początku też z niego się śmiał, to łatwo nie miał z Frankiem chyba, nie? Ale wiesz co, Maciek też tam się wcale nie podśmiewał z Franka. Nie, to takie tam opowieści, że on coś tam gada, to wiesz, gdzieś tam jakieś słowa, ale to nie. No, jeśli mówimy o boisku, o treningu, to tam nie było żadnych podśmiechujek, żadnych nic nie. Franek nie pozwala. To ja zapytam Tomka o spotkanie Widzew Legia czy Widzew ŁKS. Które spotkanie jako piłkarza wywołało większe emocje i te negatywne, i te pozytywne? Które spotkanie dla ciebie było w hierarchii wyżej? Wydaje mi się, że znaczy, jeżeli mówimy o tych dwóch sezonach, to Widzew Legia, to wiadomo, to inna skala, tak? To był mecz o Mistrzostwo Polski, tak naprawdę o tym decydował, o tym, czy całą ligę wygrywamy, tak? Derby o tym nie decydowały, chociaż były jakimś tam kamyczkiem do tego, więc tutaj to siłą rzeczy, no, to Legia, mam wrażenie, że to był dużo ważniejszy mecz dla nas, tak? Tutaj trudniej byłoby jakieś błędy, jakieś straty punktowe większe odrabiać. W przypadku nawet porażki w derbach, no to jeszcze jest trochę tych meczów, żeby gdzieś tam kombinować, żeby odbudowywać. To ja rozumiem, że to jest wiesz, jakby takie pragmatyczne spojrzenie na nieemocjonalne. Dla mnie na przykład osobiście mecz Widzewa z Legią stawiam ja wyżej niż derby. Kibicowsko i sportowo. Może dlatego, że ta Legia zawsze mi tak, nie wiem, większe emocje we mnie po prostu wzbudza. Takie większy ogień. Jak myślę Widzew Legia, to pamiętam ten ostatni mecz 3-2 u nas w Pucharze Polskim, przedostatni, przepraszam, bo ostatni przegraliśmy 1-0, z tego co pamiętam. To pamiętam, jak strzeliliśmy bramkę na 2-2, to był chyba Kita, z tego co dobrze mówię, Sławek, czy się mylę, bo ty jesteś tutaj historyk. Chyba Kita, tak, na 2-2. Tak. No, to sobie przypomnę ten mecz, kiedy i mówię, no będzie 3-2, taki nasz wynik, prawda, to taki ulubiony. No i byłem ciekaw, czy dla ciebie te derby, czy jednak Legia. No wiadomo, z perspektywy tych dwóch spotkań, dwóch lat, no to faktycznie nie może być inaczej. Ale dzisiaj takie pytanie się właśnie pojawiło, widziałem na Twitterze, że czy kibice Widzewa wolą derby, czy jednak czy Legia. I z tego co widziałem, to chyba mecz z Legią wygrał, także niekoniecznie myślę. Ale że w tamtych czasach właśnie wytraktowaliście ten ŁKS... Nie wiem, no nie spinaliście się tak, jak oni się spinali na nas. Ja mam wrażenie, że oni masę meczów z nami przegrali, bo wy podchodziliście o takim luzie do tych meczów, a u nich była straszna napinka. Ja kojarzę coś takiego, że tam zawsze się mówiło o Widzewie, co w Widzewie, co się wydarzyło. A na Widzewie o ŁKS-ie to raczej się nie mówiło. Co może nie gadaliśmy, ale wiesz, ale spinka była w szatni, nie? Nie, to się czuło się różnicę pomiędzy takim standardowym, powiedzmy, meczem ligowym. To nie, to możemy sobie tak, wiesz, może to wyglądało, że to jest luz, ale z naszej strony, ale nie, to uwierz mi, przed derbami w szatni jest spinka, tak, i to czuć, to od razu ta atmosfera się trochę zmienia, jest inaczej, no, to bez względu na to, wiesz, jak bardzo chcemy się jakby odciąć od tego, to nie jest najlepsze czasami, tak, bo to powoduje czasami zbyt dużo, jakąś taką presję, zbyt duży paraliż, tremę, ale różnica jest, tak, to
no, tak podobnie jak przed Legią, tak? Czy akurat w kontekście porównań, czy ta atmosfera się... Wiesz, i tu czuć napinkę, czy ona jest większa, czy mniejsza, to jakby trudno oceniać. Znaczy, wydaje mi się, że dla nas w kontekście, tak jak pytałeś o te wrażenia, podejście, to według mojej oceny to ja bym chyba jednak bardziej starał się skupić na jakby, że Legia trochę więcej tych emocji, powiedzmy, wzbudzała. Powodowała, że wiesz, że to jest silniejszy przeciwnik i zazwyczaj no, mecz też ważniejszy. No a jak jechaliście w 96 na tą Łazienkowską, na ten decydujący praktycznie mecz o Mistrzostwie Polski i ten Wieszczycki, pamiętam, byłem obecny wtedy w sektorze gościa jako młody chłopak i ten Wieszczycki jak strzelił na 1-0, no to podwójna taka złość, bo wiadomo, wróg z zamiedzy jeszcze nam strzela, tak, w barwach Legii. To jak ty z perspektywy boiska? Bo ja wtedy miałem takie wrażenie, że widzę, że nawet jak tracił bramkę, to jakiś taki spokój miałem wewnętrzny, że my tutaj damy jednak radę. Tak, nie, ale wiesz, my zbudowaliśmy sobie też, wiesz, całym sezonem bardzo mocną pewność siebie, tak? Wiesz, my potrafiliśmy mecze w 10 przecież wygrywać też na 100 milu, grając o jednego zawodnika mniej praktycznie przez 70 minut. Z tego, co pamiętam, to Rysiek tam chyba w 20 którejś minucie go wywalili. Graliśmy w 10 i wygrywaliśmy ten mecz, więc jakby, wiesz, na nas jakby... Znaliśmy swoją wartość, nie dygotaliśmy ze strachu, tak? Nie baliśmy się, wiedzieliśmy, że znaliśmy swoje umiejętności i wypracowaliśmy sobie tą pewność siebie i to później procentowało, tak? Tu Franka jakby te wyniki, wiesz, po tych straconych golach, odrabianie strat, no przecież to nie jest przypadek, tak? A zobaczcie tej Ligi Mistrzów? Bo tam naprawdę, moim zdaniem, niewiele brakło, żebyśmy z tej grupy wyszło mimo wszystko. Trochę zapłaciliśmy frycowe, trochę ta kadra wąska. Kadra wąska, wiesz, ten mecz, szczególnie w Stielne, w Bukareszcie, tam, no, to już tam praktycznie my graliśmy, wiesz, 9 zdrowymi ludźmi, tak, bo wchodzili przecież ludzie, którzy w normalnym etapie by nie grali, tak, w pierwszym składzie, bo byli po kontuzjach, bo nie trenowali, no, ale nie było komu, no. W Madrycie też, kurczę, tam mieliśmy sytuacje swoje, straciliśmy taką głupią bramkę, pamiętam, Miniko Pantic z rzutu wolnego. Tak, tak, ten mecz w Madrycie też taki nieszczęśliwy. Mogliśmy tam, myślę, zrobić jakieś punkty, więc wiesz, no ale dobra, no, Atletico to wiadomo, to już jest silny przeciwnik. Szkoda trochę tego meczu też właśnie tam, ze Stiełą, bo wydaje się, że tam jakbyśmy troszkę byli mocniejsi personalnie akurat w tym okresie, no to tam można byłoby spokojnie. Tam chyba Szymek tam ostemplował trochę tą bramkę, pamiętam, w Bukareszcie. Chyba jakaś poprzeczka była dla nas. Pamiętam tego gola, takiego głupiego wariata zagonionego przecież, tak? No ale ta Borussia u nas w Łodzi też była, że tak powiem, do zrobienia. Ta bramka nieuznana, tak? To pewnie gdzieś tam też mogło wpłynąć. No tak jak Zizu powiedział, pewnie jakby Widzew awansował, to zdarzyć mogłoby się wszystko. Może ciężko by było nawiązać do tych lat 80. i tego półfinału pamiętnego, ale... Drużyna na pewno no, nie zdarzyła się druga taka do tej pory, także ja jako oczywiście dziecko to wspominam, natomiast no, dla mnie to też jest rzecz wielka i bardzo ubolewam nad tym, że to przez tyle lat się nie powtórzyło. Ja tylko tutaj dodam, że pokój zakończymy sobie tym kilkuminutowym tematem na temat Widzew Legia, no bo myślę, że trzeba to poruszyć, ale widzę, że poprosił Marcin Sikora o głos, także raz, że tych gości było mało, także będę tutaj pozwalał jeszcze zadać pytania. Witam cię, Marcin, i słuchamy. Musisz już odmutować mikrofon, jeśli polubisz stronę. O, właśnie. Przepraszam, mój debiut właściwie, także musicie wybaczyć. Mam do pana Tomka pytanie takie, bo Andrzej Woźniak odszedł po tym pierwszym sezonie mistrzowskim, przeszedł do niego Maciej Szczęsny. Jak z perspektywy szatni pana, kto był lepszym bramkarzem, bo tak mam wrażenie, że właśnie tutaj wspominacie Ligę Mistrzów, że Maciej Szczęsny tak za bardzo w tej Lidze Mistrzów nie pomagał. To jest takie moje wspomnienie, tak kojarzę, zresztą niedawno jakieś tam skróty przeglądałem i no, chciałbym wiedzieć jakby jak pan to widzi z perspektywy boiska i w ogóle szatni? Znaczy ja Maćka bardzo szanuję w ogóle jako piłkarza i jako człowieka też. Natomiast jakby dla mnie z perspektywy obrońcy, który ma za plecami Maćka, to Maciek zdecydowanie lepiej od Woźnego gra nogami. I mi
to, o czym mówiłem wcześniej, że moją traumą jest takie wyprowadzanie z takiego osamotnienia z obrońcy z piłką przy nodze i nie ma z kim grać, to akurat z Maćkiem był ten problem, że on będąc na bramce, on chciał piłkę, on chciał grać. Ja wiedziałem, że ja mogę bardzo spokojnie z nim rozegrać, że mogę zagram mu spokojnie do tyłu, odskoczę sam do boku, że ja mogę z nim normalnie traktować go jako pełnoprawnego zawodnika, który nie przestraszy się, nie wpadnie w panikę, jak mu zagram piłkę i nie wywali lagi gdzieś tam w ziemniaki, tylko że będzie chciał rozgrywać, tak? I to był dla mnie duży komfort, tak? Że dla mnie mi się dużo łatwiej grało. On też, Maciek nieźle grał też, często w Dziadku praktycznie wchodził do nas, tak? Więc on jakby też sporo czasu poświęcił na to, żeby to właśnie ta gra nogą w jego wykonaniu wyglądała nieźle, tak? Więc ja mogę to powiedzieć. No, każdy z bramkarz wpuszcza bramki, każdy bramkarz robi błędy, każdy piłkarz robi błędy, tak? Więc to jest jakby nieuniknione, więc nie mam tutaj poczucia jakiegoś takiego, nie wiem, że on jakoś tam przeszkodził, czy że gdyby tam był, nie wiem, ktoś inny lepszy w bramce, to byśmy w tej Lidze Mistrzów zagrali lepiej. My graliśmy i tak dosyć taki radosny futbol. Jak ja dzisiaj popatrzyłem na te mecze, miałem okazję teraz skomentować nawet mecz z własnym wykonaniem chwilowo, ten właśnie na Brandby, to ja patrzyłem i ja tak trochę nie wierzyłem własnym oczom, jak my graliśmy w piłkę, jaki my graliśmy radosny futbol. W meczu w Danii, to ja pamiętam, że ja tam byłem w obronie, no stop sam. My cały czas przegrywaliśmy, powiedzmy tam, ale my tam i Paweł Wojtala, czy Michał, wszyscy gdzieś tam zaangażowani byli w akcji ofensywnej. Ci, kto nas kontrowali, ja tam zawsze byłem sam z tyłu, z przewagą liczebną. Ja sobie tak myślę, kurde, jak to możliwe, że my tak mogliśmy grać, to raz, ale z drugiej strony sobie tak zastanawiam, jak my odważnie graliśmy. No wiesz, no, grając przeciwko silnej drużynie, no wiedzieliśmy, że Brandby jest bardzo silną drużyną, tak? Tym bardziej, że za chwilę boisko to pokazało. I jeszcze wiesz, grasz tak z taką odwagą, z szabelką na przeciwnika, pędzisz non-stop z gonitwą, no to było to specyficzne granie, tak? Duże, bardzo duże ryzyko. Ja myślę, że dzisiaj nikt nie podejmuje aż takiego ryzyka, jakie my wtedy tam podejmowaliśmy. Było sporo w tym też no, takiego... Nie wiem, jak to nazwać, szczęścia też pewnie, tak, ale może to szczęście sprzyja odważnym, tak. Super, dzięki wielkie. No i powodzenia wszystkim życzę. Dziękujemy, Marcin. To ja tak powoli przejdę do tego meczu Widzew Legia. Poruszyliśmy mnóstwo tematów i anegdotek związanych z Widzewem z tamtych lat. Myślę, że można by tutaj może trzecią książkę napisać, bo jest dużo ciekawych rzeczy, o których ja też wielu nie słyszałem. Natomiast słuchajcie, no głównym tematem jest, może nie głównym, ale po części musimy się zainteresować tym, co się wydarzy w piątek. No to ja mam pytanie do Tomka, czym Widzew może zaskoczyć Legię i dlaczego wygra? Czym Widzew może zaskoczyć Legię? No wiesz co, zaskoczyć Legię chyba będzie trudno. W kontekście, ja bym wolał, żeby on nie zaskakiwał Legii, tylko żeby przewyższył Legię w paru elementach gry, żeby przewyższył Legię w agresywności grze obrony, żeby przewyższył Legię w szybkości gry ofensywnej, żeby przewyższył Legię w dokładności gry ofensywnej. Myślę, że jak to się wszystko, jak będą w tych elementach przewyższać ich, no to jest duża szansa, że będzie korzystny wynik. Ale to uważasz, że... Poczekaj, Zizu, tego skończę jedno pytanko. Uważasz, że to jest pierwszy raz, od kiedy Widzew naprawdę ma realne szanse wygrać z tą Legią? Bo Legia gdzieś tam jakiś swój problem ma. Niekoniecznie pokazuje się z dobrej strony. Jakaś tam zmiana trenera, która na pewno wpływa na to, że ten zespół jeszcze potrzebuje czasu. No i Widzew, który gdzieś tam tą ciągłość materiału ludzkiego ma, w postaci trenera i jednak no, ten zespół gdzieś tam jest skonsolidowany, jakichś większych zmian nie przechodzi, bo tak naprawdę na pierwsze mecze wyszliśmy, można powiedzieć, że pierwszoligowym składem. I czy to nie będzie właśnie nasz atut od wielu, wielu lat, że jednak ten Widzew nie będzie w dołku, nie będzie gdzieś tam rozwalony od środka przez problemy i tak dalej, bo ja mam wrażenie, że właśnie to jest pierwszy raz, kiedy ten Widzew, mimo tych kursów bukmacherskich wyjątkowo niesprzyjających, to ja szczerze mówiąc jestem pełny nadziei, bo jednak no, dawno chyba Widzewa
tak mocnego, wydaje mi się, piłkarsko, jeśli chodzi o po prostu ułożenie tego zespołu, nie było. Dawno nie było Widzewa, które nie miałby problemów wewnętrznych, takich mocno wewnętrznych, jak to kiedyś bywało, gdzie dostawaliśmy bramki od Legii, nawet od Boruca, także o to mi chodzi. Czy to nie będzie też nasz atut, że ten Widzew po prostu już te swoje główne, duże problemy ma za sobą? No być może, tak? To że taką zwartą ekipą, powiedzmy, wyjdziemy na Legię, to jest jak najbardziej. No, myślę, że to jest główny atut, który powinien zadecydować o wyniku w tym meczu. Natomiast jeszcze mówisz, że wiesz, że Legia ma swoje problemy, ale to sobie, wiesz, przypomnijmy te mecze pucharowe przecież. Więc to dużo brakowało? No przecież tam, wiesz, i to była teoretycznie Legia silniejsza, tak? Która nie miała wtedy jeszcze problemów, tak? Mówię o tym pucharze, o tym meczu bodajże na 2-3, tak? Więc to też pokazuje, że nawet z silnym, z dużo teoretycznie silniejszym zawodnikiem, z którym można też powalczyć i można też wygrać, tak? Jeden mecz, dlaczego nie? Dlaczego nie można? To właśnie tym bardziej, że to jest jeden mecz, tak? Zgadzam się. A na kogo by to zwrócił największą uwagę? Żuzułę, Kapustka, Wszołek? Wiesz co, no ja akurat tam Legii jakoś tam bardzo nie śledzę teraz też cały czas. Ja przy tych meczach, które robiłem jeszcze w poprzednim sezonie, no tam Żozułę się bardzo wyróżniał. On tak naprawdę im na wiosnę im pomógł się utrzymać. No, tak trzeba to nazwać. Nie wiem, tak do końca nie wiem, jak on teraz wygląda, czy to trochę ta dysproporcja pomiędzy nim a resztą się zmniejszyła, no ale to jest groźne. Mózg tej drużyny jest, nie? Taki gość, który nadaje tempo i tak w ogóle, no, kreuje tą grę im najwięcej. Niebezpieczny jest. Jak go zlekceważysz, dasz mu trochę więcej luzu, to może ci z niczego ci stworzyć groźną sytuację, tak? Więc wydaje się, że, no, że on jest ważny, ale to, no, wiesz, no, Legia ma też sporo, ma sporo atutów, ma silnych zawodników, ma silne boki przecież też, tak? Więc trudno. No, Mladenowicz, prawda? Trudny rywal, wydaje mi się, że, no, że Widzew naprawdę musi się tutaj wznieść na wyżynę, żeby to jakoś zniwelować i spróbować ich ukuć, tak? Ale moim zdaniem to wcale nie leży gdzieś tam w granicach jakiegoś, nie wiem, niewykonalnego wyczynu, tak? To jest jak najbardziej do zrobienia. Kwestia bardzo mocno też wolicjonalna będzie grała rolę. No myślę, że przede wszystkim, bo tak jak mówisz, tym bardziej ten Widzew drugoligowy wtedy w tym meczu 2-3 naprawdę był bardzo, bardzo blisko. Tam Lewczuk to po prostu tak jakaś przypadkowa bramka, która na 10 takich rzeczy pewno żadna by się nie miała prawa miejsca wydarzyć. Ale tam straciliśmy głowę, Sławek, chyba po tej bramce na 2-2, prawda? Bo to zaraz było chwila po tak naprawdę i no szkoda tego meczu. Ale tam mega. Później jeszcze Mąka miał jeszcze szansę. Tak, z wolnego, tak? Po krótkim słupku, z tego co pamiętam. Dobrze tam mówię? Naprawdę tam było na styku ten mecz i to właśnie dwie klasy rozgrywkowe różnicy. Więc teraz myślę, że tak jak mówisz, Tomek, no, te cechy wolicjonalne to mogą być jednak decydujące. No i trybuny, które mogą podnieść. Tak? Ona parę tygodni temu zremisowała z nimi, tak? No, ale Legia chyba jak przyjeżdża na Widzew, to też inaczej, co? Mi się wydaje, że jednak na Koronie też się ciężko gra na pewno Legii, natomiast no, jak przyjeżdża na ten Widzew Legia, to wydaje mi się, że są zawsze podwójnie zmotywowani. Tak, ale to chcesz powiedzieć, że łatwiej się gra na Widzewie niż w Kielcach? Nie. Chodzi mi o to, że ta Legia jednak postawi nam dużo większe, cięższe warunki. Takie mam wrażenie. Zawsze jak sobie wyobrażam, że Legia przyjeżdża na Widzew, to od razu widzę, że nie wiadomo jakby im źle szło, to i tak zrobią wszystko, żeby nas tam na kolokwialnie mówiąc puknąć w Łodzi. I z reguły im się to udawało, no pewnie te kursy i to wszystko i przewidywania wpływają też na to, wpływa to na to, że te 22 lata robią dużą robotę, prawda? No to jest kawał czasu. A dobra, ale też pamiętaj o tym, że wiesz, że to jest, no już Widzewa kawał czasu nie było, tak? Oni mogą, jest taka możliwość, że mogą zlekceważyć po prostu, tak? A Beniaminek, Świeżak, nie za silny, skład taki sobie tam, dobra. Ogolimy. No trochę źle też, no, zadziałała też ta wpadka też z tą Krakowią, no ale to dobra, to miejmy nadzieję, że to już jakby tak motywacyjny minął już ten. Czyli wolałbyś, żeby ta wpadka wydarzyła się w Łodzi, prawda? No właśnie, no to wiesz, jeśli drużyna jest trochę pobudzona, trochę podrażniona, to zawsze też jakby łatwiej się zebrać do kupy, łatwiej się zmotywować, tak? Wiesz, myślę, dla ich kibiców też to jest mecz bardzo ważny, no bo jednak
Jednak kilka lat temu, na stulecie, to jednak widzę, Łódź został wybrany przez kibiców Legii w oficjalnym głosowaniu rywalem stulecia, tak? To też coś znaczy. No, pamiętajmy, no też się już, wiesz, po Krakowie się trochę uspokoili tym zwycięstwem, więc jakby z Piastem, więc tutaj no, wydaje się, że z drugiej strony ja też nie chcę tutaj wynajdywać jakichś argumentów i tutaj szukać, co musi zrobić Legia, żeby Widzew mógł wygrać. Wolałbym, żeby nieważne, co zrobi Legia, ważne, co my zrobimy, tak? Jak my zagramy, bo to jest dużo, dużo istotniejsze i tyle. No, po prostu trzeba zagrać na maksymalnych swoich możliwościach, skoncentrowanych przez 90 minut i wydaje mi się, że nie powinno być źle. No ja jestem też dobrej myśli i uważam, że to jest taki mecz, który wypadałoby wygrać po tylu latach. I tak jak tutaj była mowa dzisiaj na Twitterze, że no, ale za ten mecz nie dostaje się więcej punktów niż za inne. To jest prawda, natomiast mi się wydaje, że jednak to nie jest taki mecz jak każdy inny. Co ty uważasz o tym? Znaczy jest punktowany jak każdy inny, to nie ulega wątpliwości, tak? Więc tutaj w tym kontekście rozumiane, no to oczywiste, tak? Że no dobra, ale na dalszym części sezonu taki mecz według ciebie może dać takiego kopa tej drużynie? Wiesz co, czy może dać kopa tej drużynie? Wiesz co, kopa drużynie daje seria, nie pojedyncze zwycięstwo. Według mnie. No, nawet jeśli wygrasz, to zwycięstwo, jeżeli nie jesteś jakby, wiesz, przygotowany odpowiednio jakby do gry, to zwycięstwo może ci też wcale nie przynieść więcej korzyści, bo za chwilę wpadniesz w huśtawkę, wygrasz z Legią, pojedziesz na następny mecz, dostaniesz pałkę i tak nie, do końca nie wiadomo, jaki ty jesteś. Czy a tak było, Tomek, tak było w drugiej lidze wtedy właśnie, po tym bardzo dobrym meczu 3-2, to przegraliśmy u siebie z Resowią w niedzielę później. No właśnie o tym mówię, bo to się tworzy taka, jeżeli wygrywasz, ale nie jesteś przygotowany odpowiednio do tego zwycięstwa, no to wpadasz w taką schizofrenię trochę, że nie wiesz tak naprawdę, jaką jesteś drużyną, czy jesteś dobry, czy tak jak w tym wygranym meczu z silnym przeciwnikiem, czy tak słaby, jak w tym przegranym meczu ze słabym przeciwnikiem, który się zdarzył za chwilę, tak? Wpadasz w taką huśtawkę i to nie jest dobre. Taką pewność tego kopa daje seria, bo seria buduje pewność siebie i wiarę w swoje możliwości drużyny. Takie wyskoki góra-dół nie budują pewności siebie, budują niepewność tak naprawdę, bo dalej nie wiesz, jakim ty jesteś piłkarzem, jaką jesteś, w jakiej drużynie grasz, tak? Mm-hmm. No i jest coś w tym na pewno, natomiast ja taką serię wolałbym zacząć właśnie z Legią. No, bo... I to by było idealny układ. Bo tak? Następny wyjazd mamy chyba do Poznania, dobrze mówię, czy się mylę? Na Wartę. Do Grodziska. Do Grodziska, przepraszam. Okej, no to tutaj to by był taki dobry przeciwnik do podtrzymania tej serii, prawda, Tomek? No, tego nie wiem, no, bo to tak różnie z tym bywa. No. Znaczy, właśnie... Seria by była, to jest idealny układ, tak? Jeśli doprowadziliby nasi do tego, żeby właśnie zbudować jakąś pewność siebie, wiarę w to, co się robi, żeby tu nie było właśnie tych takich huśtawek, tak, emocjonalnych. Co do tych serii, to ja sobie właśnie pozwoliłem spojrzeć, to Wisła Płock wygrała 4-1 z Miedzią Legnica. Także tutaj naprawdę trzeba powiedzieć, że idą, niech mnie ktoś poprawi, ale chyba ponad dychę bramek strzelili, to tak lekko. Nie no, Paweł Stano, widać, że tam jakąś kapitalną chyba robotę robi. Bramki 14 ma bramki. No to powiem wam, to chyba nie jest przypadek, co Tomek? No nie, to nie ma o czym w ogóle gadać, w żadnym przypadku. Tutaj to widać, to jest dobrze przygotowana, przepracowany okres, dobrze funkcjonująca drużyna. No. Aż można lubić, nie lubić, ale jak w czterech kolejkach strzelasz 14 bramek i lecisz tylko dwie, no to tylko wypada klaskać, prawda? Bo to w polskich realiach to się zdarza bardzo rzadko. No właśnie, zobaczymy. Jestem sam ciekaw, jak to się potoczy dalej, bo to wygląda. Ale to też trochę właśnie, wiesz, potwierdza moją tezę, którą wcześniej tam stawiałem, tak? Zobacz, personalnie porównaj ich, porównaj, nie wiem, Lecha, porównaj Raków. Kto jest lepszy personalnie? No tak, no tutaj nie ma co porównywać. Zobacz, co pokazuje. Monolit chyba. No. To jest że Krakowie druga ma tylko 7 strzelonych bramek, to jest wystracone. To jest 2 razy więcej pierwsza drużyna ma niż druga. No więc to pokazuje właśnie, jakie są ogromne możliwości właśnie w przygotowaniu drużyny. Takim nie tylko indywidualnym doborze, ale w tym, wiesz, jak pracujesz i co robisz, w jaki sposób gry wybierasz, tak? Czy wszystkie elementy po prostu do siebie pasują? Tak.
to są jakby no, piłkarz wielokrotnie pokazywała, w ogóle, że można, tak? Co ciekawe, Wisła postrzeliła dwie bramki w ostatnich dwóch minutach, 91 i chyba bodajże trzecia, także... Tak? No ja, tak, z tą Miedzią Legnica, 4-1, no dla mnie, nie oglądałem chyba tylko ich jeden mecz, ale w Poznaniu, nie w Poznaniu, tylko w Grodzisku, przepraszam, właśnie z Wartą, to pamiętam te pierwsze 30 minut, to tam było bombardowanie, naprawdę, jak Aliantów nad Berlinem, no lecieli naprawdę bardzo dobrze i miło to się oglądało i no ja mam nadzieję, że ten Widzew też gdzieś złapie ten swój rytm, tak jak powiedziałeś, że ta seria się pojawi, bo no, coś w tym na pewno jest, że jeśli są dobre wyniki, to jest atmosfera, jak jest atmosfera, to się lepiej gra, jest większa pewność siebie, też bardziej ufasz koledze z boku czy z przodu, no to wszystko nabiera rozpędu, prawda? Tylko ważne, żeby gdzieś tam się nie wykoleić po drodze. No właśnie. No cóż, oby tak się zdarzyło, oby ta seria się zapoczątkowała właśnie teraz w piątek. No dobra, to słuchajcie, jeśli ktoś ma ostatnie takie szybkie trzy pytanka, to zapraszam. Powoli będziemy kończyć tutaj udział z Tomkiem Łapińskim, natomiast po zakończeniu jakby tym jeszcze my sobie porozmawiamy o tym meczu między tutaj kibicami, o meczu piątkowym, także jeśli ktoś ma trzy pytanka, to zapraszam, a ja tak poproszę o ostatnią anegdotkę śmieszną, nieśmieszną, związaną z Widzewem z dawnych lat, może coś tam jeszcze wpadnie do głowy, co z czym mógłbyś się z nami podzielić i powspominać, typu właśnie sytuacja z halowych turniejów w Niemczech i tak dalej. Coś takiego, co może gdzieś jeszcze nie było powiedziane, a na pewno chętnie posłuchamy. Oj, wiesz co, tak te anegdotki to tak z rękawa mi nie wypadają, wiesz, jak się z kontekstu coś... Sławek może coś tutaj rzuci, bo to jest człowiek encyklopedia, widzę was dawnych lat. Nie no, ciężko coś tak wymyślić, ja cię Tomek doskonale rozumiem. Coś takiego, wiecie, no tutaj mówię o coś takiego, co przychodzi. Śmieszna sytuacja związana z Widzewem, z wyjazdem być może, no... Pamiętasz te derby po przyjściu Michalskiego i Szczęsnego do nas, gdzie na UKS-ie graliście i rozgrzewaliście się na jednej połówce z UKS-em, to było dosyć zabawne wtedy. To zabawne było, to tam się mało bijatyką, nie skończyło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Przecież. No wtedy Maciek Szczęsny, mam wrażenie, zyskał sympatię części kibiców, bo on tam z Krysiakiem dosyć mocno się poszarpali. Tam pisz, Koniar wtedy, pisz, my się rozgrzewaliśmy tam i Koniar jak pisz, on piznął piłką z 5 metrów, gdzieś tam ona śmignęła Krysiakowi koło ucha, myślałem, że łeb urwie przecież, nie? I on tam się... Tam pamiętam, młody Terlecki ciosy karate były, tam była gruba akcja. Tam już była szarpanina taka, że wiesz, to było mega gorąco, tak? Niewiele brakowało, tam już część kibiców już wisiała przecież na płocie, a tu wiesz, piłkarze się szarpią na boisku prawie. No. No to komicznie wyglądało, jak ten Maciek rozgrzewał się w bramce, a ten bramkarz UKS-u tak nieśmiało obok i wtedy wkroczył Grzesiu Krysiak, wiadomo, ulubieniec trybun Aleja Unii i pamiętam, działo się. Co ty, wtedy tam to się, wiesz, to naprawdę tam niewiele brakowało do tego, żeby tam się już zakotłowało, tak? No, derby, tak. Ja jeszcze najbardziej pamiętam, mi się śmiać z tych derbów, w których te 2-2, co padły, wszystkie bramki padły w przeciągu tam, nie wiem, paręnastu minut, kurde, od początku, że ktoś się spóźnił. No, jak ktoś się spóźnił 5 minut, to już po zawodach było. Po zawodach wszystkie bramki padły, no. To też były ciekawe takie derby. No nie było. A powiedz jeszcze a propos tych derbów, bo żyły takie legendy, jak 3-3 było, że to wiadomo, że to jakieś tam ustawiane były, dogadywane. Faktycznie jakieś ziarko prawdy w tym jest? Gdzie? Które? O jakim? W życiu się nie układa, na pewno nie za moich czasów, tak? A te na Widzewie, co wyparło sobie, chyba się spakował w przerwie i pojechał, co tam 5-1 bodajże było, tak? 5-0 chyba, tak? 5-0. Znaczy w życiu my tam żadnych kontaktów między piłkarzami na pewno nie było, tak? My w ogóle się nie dogadywaliśmy z nimi. Ale pamiętasz te słowa Napoleona Jezielskiego świętej pamięci, że słabszych trzeba dobić? No tak, no to wtedy przegraliśmy, tak? Przecież w tym meczu. No tak? Ziober nas... A wcześniej daliśmy im utrzymanie. To tak, ale to mówię, to nie, ale tutaj nie słuchajcie, to nie, nic im nie daliśmy żadnego utrzymania, tak? Wywalczyli sobie w meczu z nami. My nic im nie dawaliśmy, na pewno, tak? To nie jest tak, tutaj w żadnych sytuacjach tam nie było jakichś opcji. Jakbyśmy mogli, to byśmy ten mecz też wygrali i zabrali im punkty, tak?
nie ma opcji, żebyśmy się z nimi jakoś dogadywali na cokolwiek. Tak? No dobra, słuchajcie, no nie było i jakby koniec tematu, widzę, jest wielki, był i będzie. Tomek, to taki mały tip na ten piątek od ciebie. No niestety ja wiem, że pewnie nie będziesz się stronił od tego, żeby podać wynik, natomiast musisz. No, znaczy, dobra, to chciałbym, żeby było 2-0 bez nerwówki, ale 1-0 też przyjmę. Okej, okay. I głęboko w to wierzysz, tak? W ten wynik, że jednak tutaj 3 punkty zostaną przy Piłsudskiego. Tak. Okej. Okay. Ale serce ci rozum. To i to. Znaczy, to jest takie, znaczy, wiadomo, że może z przewagą procentowo serca, ale rozum wcale tu nie protestuje jakoś, jak słyszy, co mówi serce. No ja mam też tak właśnie podobnie, że to serduszko i ten rozum podpowiada, że może to jest właśnie ten moment, żeby pokazać, że jednak wracamy. Fajnie by było to pokazać. No więc tak, tak jak powiedziałem, będziemy sobie kontynuować tutaj między nami. Ja mogę tylko podziękować Tomek za akceptację tego zaproszenia. Mam nadzieję, że było ci miło z nami porozmawiać, przedłużyło się troszkę, bo do 2 godzin 15 minut, natomiast serdecznie ci dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze jakaś okazja się pojawi, żeby porozmawiać, może po jakimś wielkim zwycięstwie z Legią Widzewa, może na Łazienkowskiej, czy dwa, jakieś mistrzostwo, oby to się wydarzyło, także z mojej strony bardzo ci dziękuję. Naszym i waszym gościem był Tomasz Łapiński, ponad 300-krotny reprezentant Widzewa, reprezentant Polski, srebrny medalista igrzysk w Barcelonie, no i przede wszystkim legenda łódzkiego Widzewa. El Capitano, trójeczka nasza ukochana, dziękuję ci Tomek, to była wielka przyjemność zawsze porozmawiać z tobą i zapraszamy cię częściej do Serca Łodzi, jak pozwoli ci czas i co, awe Widzew. Dobrej nocy. Dzięki. Czekamy na książkę, Tomku, czekamy na twoją książkę, miejmy nadzieję, że ją będziemy mogli nabyć w naszym sklepie oficjalnym. No też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Dziękujemy.